losowany przedmiot, temat, powód tego spotkania, projekcja czwartej części cyklu dokumentalnego Transformacja od Lenina do Putina. Czwarta, nie ostatnia część tego cyklu. W planie Piotra, ale właśnie w ostatnich miesiącach producent zawiesił tę produkcję, no bo teraz właśnie przy całym tym nawale dobrych zmian okazało się, że kontynuowanie tej pracy natrafia na problemy na razie nie do przezwyciężenia. Tym niemniej, cztery części powstały. Cykl Transformacja od Lenina do Putina. Początek tej pracy, no, to jeszcze przypada na poprzednią epokę. To znaczy tę epokę przed zamachem warszawsko-smoleńskim. Pierwsze zdjęcia do tego cyklu powstały w 2009, jak nie 2008 roku. I to były wywiady, część bohaterów, część tych gadających głów, ekspertów, historyków, także świadków historii, którzy wystąpili w dotychczas stworzonych czterech częściach cyklu. Część z tych ludzi już jest albo w zdecydowanie innej kondycji, a niektórzy nawet zdążyli się, jak na przykład pan Herbert Romerstein, specjalista do spraw walki z komuną w służbach amerykańskich. On już jest na tamtym świecie, więc bardzo się cieszę, że wystąpił. On akurat wystąpił w drugiej części tego cyklu i tam stworzył dobrą rolę. Ale o czym ten cykl? Cykl opowiada historię projektu sowieckiego, czyli flagowego projektu rewolucji światowej w XX wieku. Tego projektu, który miał swój wyrazisty początek, przewrót, pucz bolszewicki 1917 roku. W przyszłym roku będziemy mieli równo setną okrągłą rocznicę tych wydarzeń. No i projekt sowiecki miał też wyrazisty koniec. Administracyjnie, prawnie został rozmontowany i w związku z tym to jest taka gratka dla badacza, że pole badawcze jest tak wyraźnie zakreślone. Ramy czasowe, oczywiście, że jakoś tam umowne, bo co do początków Związku Sowieckiego, no to świetnie rozumiemy, że Lenin z towarzyszami, z Piekła Rodem, nie spadli z księżyca w lutym, październiku 1917 roku, że cała ta historia ma głębszą genezę, że tak w ogóle przecież rewolucja bolszewicka to jest, jak powiedziałem, projekt flagowy rewolucji światowej, ale ta rewolucja światowa trwa wiecznie. Ona miała swoje poprzednie odsłony głośne, których rocznice, notabene też na przyszły rok, przypadają. 1717 rok, czyli wyjście na jaw masonerii. Wielka Zjednoczona Loża Londynu proklamuje swoje istnienie. 300 lat temu, bez mała. I to jest początek tego rozdziału, który będzie w dziejach prowadził do strasznej rewolucji antyfrancuskiej końca XVIII wieku i kolejnych rewolucji demokratycznych, przewrotów nacjonalistycznych, przewrotów XIX wieku, no bo wtedy rewolucja używała haseł nacjonalistycznych, równościowych, nacjonalistycznych, to znaczy, że każdy naród równy innym, każdy naród ma prawo, a nawet powinien mieć swoje własne państwo. Teraz, jak widzicie, rewolucja światowa, która nigdy się nie kończy, z kolei nawołuje do tego, żeby znieść państwa narodowe, żeby skończyć z tymi XVIII-XIX-wiecznymi projektami. To nam uzmysławia, że to jest pewna retoryka, że to są pewne narzędzia obsługi retorycznej, że to jest po prostu propaganda, a istota musi leżeć gdzieś indziej. No ale i w 1717 roku wraz z ujawnieniem się masonerii londyńskiej
rewolucja światowa się nie zaczyna. Dlaczego Londyn? No dlatego, że Londyn stał się wcześniej stolicą rewolucji protestanckiej. I tu mamy rocznicę 500-letnią w przyszłym roku, 1517 rok, rok buntu Lutra, który przecież nie byłby taki, zrobił konkiety na salonach europejskich, jego myśl nie zatoczyłaby tak szerokich kręgów, gdyby nie wzięli jej do ręki i nie posłużyli się nią jako narzędziem walki politycznej, no właśnie politycy. Panowie, świeccy panowie, książęta, królowie, cesarze, bo niech nikt nie myśli, że jakiś Luter czy jakiś Lenin dorabiają się tego, czego się dorobili w historii, z samą lotną myślą i skrzydlatym słowem. To musi być trzech takich uczestników, trzech członków szajki. Musi być ideolog, no właśnie, Luther, Robespierre, Saint-Just, Lenin, Trocki, ale jeśli nie znajdzie się do tego jakiś sponsor, jakiś mecenas, no to i Luther, i Trocki zostaną w domu i nikt o nich nie usłyszy. No więc potrzebny jest mecenas, ktoś, kto wyłoży duże pieniądze na to, żeby kolportować w XVI wieku na przykład księgi Lutra, żeby je gdzieś tam tłuc, drukować, pakować na wozy i żeby te wozy jeździły po jarmarkach po całej Europie. No ale jak już mamy Lutra i kogoś, kto go finansuje, to jest potrzebny jeszcze trzeci akcjonariusz i to właśnie musi być polityk, to znaczy ktoś, kto podejmie decyzję polityczną, że właśnie na tę ideologię kierujemy strumień finansowania. I tak samo to wyglądało w XVI wieku i tak samo wyglądało w XVIII, XIX i tak samo właśnie w wypadku tego projektu sowieckiego. W pierwszej części cyklu Transformacja od Lenina do Putina mowa była o tych początkach. O tym, że znaleźli się politycy i żołnierze wojskowi służby, mianowicie pruskie, które udostępniły kanał komunikacyjny w sensie dosłownym, to znaczy ten słynny wagon, prawda, którym Lenin z towarzyszami ze Szwajcarii zostali przewiezieni do Petersburga po to, żeby tam podpalić Rosję i wyłączyć ją z gry wojennej, na czym akurat sztabowi generalnemu pruskiemu wtedy zależało. No i znalazły się pieniądze, pieniądze mianowicie amerykańskie, bo Lew Trocki, nieobecny w Petersburgu, kiedy się dokonuje ten pucz bolszewicki, bo on właśnie załatwia kasę na Wall Street i w okolicach. I kiedy go przyskrzynili Brytyjczycy w Halifaxie, w porcie, zatrzymali Trockiego w 1917 roku. Nie wiem, czy dosłownie z tymi pieniędzmi, czy tylko z jakimiś czekami, z jakąś promesą. To przecież dla Lwa Trockiego piorunem załatwiono obywatelstwo amerykańskie w Białym Domu. Bo trzeba to było załatwić z dnia na dzień. I mógł to zrobić tylko prezydent amerykański, no więc prezydent Wilson dał Trockiemu to obywatelstwo i tak Trocki mógł wyswobodzić się z rąk Brytyjczyków i dotrzeć do Petersburga, gdzie rewolucja bolszewicka mogła nabrać nowego oddechu dzięki temu finansowaniu. No i tu się zaczyna długa historia. Pierwsza część cyklu, Transformacja Lenina do Putina, opowiadała o Rosji sowieckiej czasów Lenina, Trockiego, wczesnego Stalina, do czasu, kiedy Stalinowi udaje się zbudować największą w świecie armię, Armia Czerwona. W końcu lat 30., na przełomie lat 30., 40., Armia Czerwona jest większa, lepiej wyposażona, no praktycznie ma więcej czołgów, samolotów, spadochroniarzy, z czasem także łodzi podwodnych, niż wszystkie inne armie świata razem wzięte. Jeszcze raz to powtórzę, bo to jest naprawdę ważna informacja. Więcej niż wszystkie inne armie świata razem wzięte ma Armia Czerwona czołgów, samolotów, spadochroniarzy, kiedy zaczyna się II wojna światowa.
O II wojnie światowej świetnie wiemy, że to ten straszny Hitler ją rozpętał, ale nie byłby ten straszny Hitler jej rozpętał, gdyby nie dostał promesy zielonego światła od Stalina. To były surowce, nie byłoby kampanii francuskiej 40 roku, ba, nawet i wojna wrześniowa skończyłaby się, bardzo szybko by się skończyła, gdyby nie gwarancja dostaw surowców ze Związku Sowieckiego. A zatem wojnę, II wojnę światową rozpętało co najmniej dwóch zbrodniarzy wojennych i Stalin, jak to diagnozuje Wiktor Suworow, jeden z bohaterów, narratorów, jedna z gadających głów w tym filmie, Stalin, zdaniem Wiktora Suworowa, chyba powinien być wymieniany tutaj na pierwszym miejscu. No tak, ale znowu, czy ten Stalin tak dobrze byłby sobie poradził, gdyby nie ci wszyscy ludzie wspierający go z drugiej strony globusa? Gdyby nie amerykańska tak zwana finansjera, która robi świetne interesy z bolszewikami na różne sposoby. Przemysł wojenny sowiecki jest przecież budowany przez Amerykanów. Amerykanie sprzedają całe linie produkcyjne, te zakłady, w których się buduje traktory, czyli czołgi w Charkowie i inne, budowane są, po prostu są gotowe, kupowane przez bolszewików, przez Sowietów od Amerykanów, budowane są w Związku Sowieckim, no i tam są obsługiwane przez tych ludzi, których Sowieci zdążyli zniewolić. W latach II wojny światowej składa wizytę na Syberii, na Kołymie. Kołyma to jest ten taki komunistyczny Oświęcim, prawda? Biały Oświęcim. Tam składa wizytę wiceprezydent amerykański i nawet jest taki film archiwalny. Jego fragmenty były wykorzystane w drugiej części transformacji. Amerykański prezydent zwiedza miasteczko dzielnych pionierów na Syberii, bo pokazują mu tam takie baraki z firankami, że to tacy dzielni ludzie, jak na zachodzie dzikim amerykańskim, kopią to złoto tutaj z ziemi, wydobywają. Bardzo dziwne te pokrewieństwa i bardzo dziwne te sojusze ponad podziałami. Druga część cyklu Transformacja od Lenina do Putina opowiadała właśnie o epoce stalinowskiej w jej największym rozkwicie, II wojna światowa, a więc to wielkie fiasko. Fiasko Stalina. Stalin liczył na to, że Europa, świat zgwałcony przez Hitlera, Europa podpalona przez Hitlera, zostanie wyzwolona przez Armię Czerwoną. Armia Czerwona będzie miała taki dobry PR wyzwolicielski. Ruszy na zachód. Hitler, jak wiadomo, popsuł ten scenariusz 22 czerwca 1941 roku. Uderzył uprzedzająco i wprawdzie 4 lata później Armia Czerwona była już w Berlinie, a Niemcy zostały zgwałcone i podzielone na kilkadziesiąt lat, ale zadziałało to dezorganizująco na plany Politbiura Sowieckiego i Sztabu Głównego Armii Czerwonej. Część trzecia transformacji to jest epoka Chruszczowa i wczesnego Breżniewa. Breżniew, niektórzy z nas pamiętają Leonida Breżniewa, który potrafił zajmować nam całe godziny swoimi przemówieniami, które były retransmitowane, czasem transmitowane na żywo przez PRL-owską telewizję, kiedy Leonid Breżniew przyjeżdżał tutaj i osobiście zaszczycał swoją obecnością zjazdy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Niektórzy z nas go pamiętają. Zasadniczo panowanie Leonida Breżniewa dzieli się na dwie epoki. Breżniew przed wylewem i Breżniew po wylewie. Otóż w części czwartej cyklu Transformacja będziecie Państwo oglądać tego Breżniewa po wylewie. Część czwarta bowiem to są lata 70., 80. i przygotowania już bardzo bliskie, zaawansowane do tego, co na nasz użytek nazwano transformacją ustrojową. Ta transformacja właściwa, czyli przełom lat 80. i 90.
demontaż PRL-u, przepoczwarzenie, właśnie transformacja PRL-u w post-PRL, w trzecią RP oraz demontaż Związku Sowieckiego. To jest to, co byście Państwo zobaczyli w piątej części cyklu Transformacja, gdyby ona zaistniała, a na razie zapraszam na projekcję części czwartej, zaś po projekcji jestem do Państwa dyspozycji, bo mam nadzieję, że nasuną się jakieś uwagi albo pytania, na które będę mógł próbować udzielić odpowiedzi. Zgasimy światło, bo na pewno to będzie sprzyjało skupieniu. Film potrwa niespełna godzina. Warianty gry politycznej. Tam możemy zobaczyć, prześledzić pewne chwyty. Zobaczyć, jak to tutaj nami zarządzają. I proszę Państwa, to słowo transformacja, ono przecież jest do dzisiaj w użytku. Ja jakiś czas temu dowiedziałem się, że w amerykańskim Departamencie Stanu to na przykład mają coś takiego jak Middle East Transition. DESK, to się nazywa DESK u nich, czyli biurko, czyli biuro po naszemu. Czyli taka komórka, która pracuje nad czym? No, nad transformacją Bliskiego Wschodu. U nich to się nazywa Środkowy Wschód. No więc skoro mają Middle East Transition, to zakładam się z każdym, że na pewno mają też coś takiego jak Central Europe Transition. I tam nie wiem, kto jest dyrektorem, czy to bezpośrednio pani Wiktoria Nuland, aktualna formalnie asystentka sekretarza stanu Kerry'ego, która tutaj do nas przyjeżdża, przestawia pionki na szachownicy. To jest ta pani, która parę lat temu powiedziała, że na demokrację na Ukrainie Stany Zjednoczone wydały 5 miliardów dolarów. Więc czy to ona zarządza tym Central Europe Transition, transformacją kolejną Europy Środkowej? Nie wiem, ale rozumiem, że ci, którzy właśnie z poziomu jakichś biur i biurek i w Moskwie, i w Waszyngtonie, niestety, patrzą na nas z góry, no to właśnie postrzegają nas w takich kategoriach, jako jakąś masę, którą się zarządza. I elementem tego zarządzania jest oczywiście wojna informacyjna, wojna propagandowa, z nami prowadzona. I tu z kolei taka ciekawostka terminologiczna. Wiecie Państwo, dawniej to się przynajmniej to nazywało wojną. Mówiło się wojna propagandowa. Na przykład za II wojny światowej to tak wprost było nazywane struktura jednostki walczących armii miały swoje oddziały propagandowe. Pierwsi to zresztą Sowieci rzeczywiście wprowadzili. Sowieci pierwsi wojnę informacyjną, wojnę propagandową uznali za tak istotny element, że stworzyli wyższe związki taktyczne odpowiadające za walkę propagandową. Ale teraz właśnie pewna hipokryzja w tej dziedzinie panuje i ze strony Stanów Zjednoczonych na przykład nie ma mowy o żadnej wojnie, tylko u nich to się nazywa Strategic Perception Management, strategiczne zarządzanie percepcją. To znaczy, no, na przykład chodzi o to, żeby człowiek, z którym się walczy, żeby do głowy mu nie przyszło, że jest stroną walczącą, że jest przedmiotem, obiektem jakichś działań wojennych. Więc trzeba prowadzić wojnę, owszem, ale tak, żeby do ostatka nie wybudzać ze snu operowanego pacjenta. Ja tak, chociaż w filmie mowa jest o zagrożeniu, które jeśli o Polskę chodzi, to głównie z Moskwy przychodzi. Ja zaś tutaj mówię więcej w tej chwili o Stanach Zjednoczonych, no bo zmieniła się epoka właśnie. Minęły dziesiątki lat i to, co jeszcze za tych czasów, o których film opowiada, chyba nawet nikt sobie tego aż tak śmiało nie wyobrażał, to dzisiaj już
stało się faktem, a nawet można powiedzieć, jest po fakcie w wielu dziedzinach. To znaczy, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej zdążyły zbudować reżim policyjny, o którym się nie śniło poprzednim prezydentom. I to są te wszystkie, to jest z kolei transformacja, której doznało samo Imperium Amerykańskie po 11 września 2001 roku. No właśnie, kwestia, czy po, czy też może ten 11 września był odpowiedzią na pewne zapotrzebowanie. Potrzebny był 11 września 2001, żeby transformować imperium, podnieść je na wyższy poziom, że tak powiem, po naszemu zamordyzmu. Wyższy poziom zamordyzmu. No bo mamy tam teraz też kilkadziesiąt służb, kilkadziesiąt łącznie, chyba 30 parę, jak nie więcej, służb, które mają takie prerogatywy, że mogą człowiekowi wejść bladym świtem albo o dowolnej porze dnia i nocy przez zamknięte drzwi czy okno mogą wejść, zapakować człowieka do jakiegoś na przykład Guantanamo, na przykład na 10 czy kilkanaście lat i nie ma mowy o żadnym procesie. Więc to są wielkie zmiany. To są wielkie zmiany. I zdaje mi się, że czas w polityce biegnie teraz bardzo szybko. Mam wrażenie, że właśnie do tych rocznic przyszłorocznych, ten 2017, rocznica 917, 1717, 1517, właśnie do tych rocznic piekła rodem przyszłorocznych, chyba wielu ludzi się teraz szykuje. Tak jak za czasów Związku Sowieckiego, partia czynem przed terminem czciła różne święta, rocznice rewolucji październikowej i inne tam wydarzenia, u nas 22 lipca i temu podobne. Partia czynem czciła przed terminem. Mam takie wrażenie, takie poczucie, że właśnie te rocznice roku 2017 to mają być uczczone na różne sposoby, to znaczy po prostu chyba jakieś plany są bardzo skonkretyzowane, jak jest plan, no to on musi być egzekwowany. Są terminy, jest preliminarz, musi być też, jak są inwestycje ogromne, no to muszą być spodziewane zyski. I ci duzi gangsterzy, którzy pochylają się nad mapą świata i przeprowadzają różne tam transition, transformacje na mapie świata, no to też oni, prawda, mają jakichś swoich kredytodawców. Bo proszę Państwa, na wojny też bierze się kredyt, prawda? Wojna to jest przedsięwzięcie. No i ono musi mieć swoją rentowność. A rentowność nie może być liczona w czasie nieskończonym. Musi być jakiś horyzont. Otóż miejmy tego świadomość, że zostały udzielone, zostały pobrane w ostatnich latach, miesiącach ogromne, najwyraźniej kredyty, bo wielkie inwestycje wojenne zostały dokonane z wielu stron. Tak wielkie inwestycje w niektórych częściach świata, jak chyba od II wojny światowej nie miały miejsca. Wiadomo, że na Pacyfiku Imperium Amerykańskie tam przystąpiło do wyburzania pasów startowych już w ostatnich latach. Pasów startowych na wyspach, które zarastały dżunglą od czasów II wojny światowej. No i oczywiście inni też nie zasypiają gruszek w popiele. Wiadomo, że ta główna wojna XXI stulecia to jest wojna Imperium Amerykańskiego o utrzymanie hegemonii globalnej. Kto zagraża tej hegemonii globalnej? Pierwszy pretendent Chiny. No i klub malkontentów, którzy się będą przyglądać temu. Kto wymięknie, kto sobie z kim da radę. Są oczywiście Indie, jest Brazylia, no i oczywiście Rosja, która doznała straszliwego upadku, straszliwej degradacji. Stany Zjednoczone usiłują z jednej strony zabezpieczyć sobie, zagwarantować sobie lojalność Rosji i po prostu sojusz w tej wojnie z Chinami, no a z drugiej strony Rosja nie bardzo chce się pogodzić z takim statusem wasala, żąda nie tylko uznania swojego statusu hegemona regionalnego,
ale Rosja po prostu chce być traktowana jako równorzędny gracz w skali globalnej. No i jest tak traktowana. I jest tak traktowana. Na początku tego roku w Moskwie złożył wizytę pan Henry Kissinger, co to w dyplomacji robił w tamtych czasach właśnie. Widzieliśmy go tutaj na archiwalnych ujęciach tego Henry Kissingera, co to przy nim ten pan Sonnenfeld, prawda, pracował. Otóż przypomnę, bo to było na początku filmu i tam jeszcze słabiej było słychać, zanim poradziliśmy sobie z dźwiękiem. Otóż ta doktryna Sonnenfelda, prawda? Czyli po prostu opinia wyartykułowana przez dyplomatę amerykańskiego, takiego dyplomatę, co to dzisiaj pani Victoria Nuland właśnie operuje na tym poziomie. On wtedy w 70-tych latach mówi amerykańskim ambasadorom na naradzie w Londynie, mówi, gdyby nawet Sowieci inkorporowali do Związku Sowieckiego Europę Środkową, to to w ogólnym bilansie niczego nie zmienia. Czyli mówiąc krótko, wyraża, artykułuje taki pogląd, taką doktrynę właśnie, że Stany Zjednoczone nie będą walczyć o Europę Środkową, w ogóle o Europę. No i cóż, pan Henry Kissinger pojechał przed końcem stycznia jeszcze do Moskwy i powiedział stamtąd, z Moskwy, powiedział, że Rosja nie jest i nie powinna być żadnym zagrożeniem, ona powinna być, jest współtwórcą, gwarantem, niezbędnym ogniwem światowego porządku, ładu, systemu pokojowego. No bo to tak się nazywa. System pokojowy, porządek świata. Pan Henry Kissinger spotkał się z Władimirem Putinem, czyli to nie była jakaś tam wycieczka, prawda, taka krajoznawcza, to nie była prywatna opinia, tylko to była wypowiedź papieża dyplomacji światowej, już takiego lekko emerytowanego, ale jednak, prawda, kandydatka na prezydenta Imperium Amerykańskiego, pani Clinton, ciągle chlubi się tym, że pan Henry Kissinger jest w portfelu, w wachlarzu autorytetów, które jej kandydaturę wspierają. A więc Rosja partnerem, zdaniem pana Kissingera, i parę tygodni później na spotkaniu w Monachium okazuje się, że także i w praktyce Rosja jest wiarygodnym partnerem, bo tam w Monachium mówi pan Miedwiediew, że razem, wspólnie wojskowi amerykańscy i rosyjscy trudzą się nad zaprowadzaniem pokoju w Syrii. Stabilizują właśnie ten środkowy wschód. Middle East Transition. Nie wiadomo do czego jeszcze transition, do czego to ma prowadzić. No ale jak jest desk, to znaczy, że jest budżet. Jak jest budżet, to znaczy, że jest plan jakiś, bo nie ma budżetowania bez planu. Czyli na Bliskim Wschodzie Rosja jest dla Stanów Zjednoczonych wiarygodnym partnerem i sojusznikiem. A tu w Europie Środkowej dużo słyszymy o zagrożeniu rosyjskim i potrzebie w związku z tym wzmacniania wschodniej flanki NATO. No i cóż, ja to szeroko rozpowiadam, na tyle szeroko, na ile jestem w stanie. W ostatnich tygodniach i miesiącach raczej z drugiej strony globusa niż tutaj, korzystając z okazji, jaką stworzyli mi rodacy ze Stanów Zjednoczonych i z Kanady, powtórzyłem to tyle razy, ile tylko mogłem. Uważam, że to jest legenda. Uważam, że to jest narracja, że to jest właśnie zarządzanie percepcją Polaków, czyli wojna propagandowa z nami prowadzona. Cała ta gadka o wzmacnianiu wschodniej flanki NATO w obliczu zagrożenia rosyjskiego jest moim zdaniem działaniem koordynowanym z Moskwą. Nie wiem przez kogo personalnie i na jakim szczeblu, ale proszę Państwa, tak po prostu na to patrzę, że jeżeli w Syrii, na Bliskim Wschodzie, w Middle East Transition Rosja jest partnerem, no to nie może tak być, żeby jednocześnie jakaś miała być prowadzona wojna na śmierć i życie tutaj o Europę Środkową. Bo to jest równie nie do pomyślenia, jakby było to, gdyby,
gdyby tak na przykład Eisenhower z Pattonem dokonywali lądowania w Normandii, a w tym samym czasie Montgomery z 8 Armią wspólnie z Afrika Korps generała Rommela stabilizowałby Tunezję, tak? I tam zaprowadzał, realizował wspólne plany pacyfikacyjne. To jest trudne do wyobrażenia. To jest moim zdaniem, na moją głowę, to po prostu tak, w polityce to tak nie działa i w wojsku to tak nie chodzi. Bo wojsko musi wiedzieć to wyraźnie, kto jest wróg, kto jest przyjaciel, z kim. I nie jest tak, że można się czubić w Normandii, a lubić w Tunezji. Nie jest tak, że można jednocześnie wzmacniać wschodnią flankę w obliczu strasznego zagrożenia, a na Bliskim Wschodzie GRU i DIA mają współpracę operacyjną, prawda? To się moim zdaniem nie mieści w żadnych realiach. I te realia, właśnie te pewne stałe warianty gry, proszę sobie nie dać wmówić, że coś się tak fundamentalnie zmienia. I za króla świeczka obowiązują pewne zasady gry i dzisiaj. No i skoro przyjeżdżają tutaj do nas ci ludzie, co to, zobaczcie Państwo, tak nagle się zgodzili, że trzeba wzmacniać tę wschodnią flankę. Nagle przez kilkadziesiąt lat to do nich, no przez całe nasze życie, jak długo żyjemy, to mieliśmy raczej kłopot z przetłumaczeniem ludziom Zachodu, że my tu w ogóle mamy jakieś problemy i że nie jest u nas bezpiecznie. Zawsze byli gotowi nas sprzedać. A teraz jeden przez drugiego przyjeżdżają tutaj i nagle do nich dotarło, że wielkie niebezpieczeństwo rosyjskie i będziemy wzmacniać wschodnią flankę NATO. Zwłaszcza mnie zaniepokoiła tutaj obecność pana premiera Wielkiej Brytanii Camerona. Pan premier Cameron przyjechał bowiem w ostatnich miesiącach po raz czwarty w ciągu ostatniego półtora rocza do Warszawy i nam zakomunikowano, że on tu przyjeżdżał, bo bardzo energicznie negocjowała z nim pani premier Szydło sprawę zasiłków dla naszych ludzi na Wyspach Brytyjskich. Bardzo, bardzo ja wierzę w to, że pani premier dała z siebie wszystko i że być może nawet sam pan premier Cameron był świadom tylko tego wątku w scenariuszu. Ale zadaję sobie pytanie, kto na przykład te cztery razy przyjeżdżał z premierem Cameronem z Londynu? Ilu ludzi? Bo to tak najmarniej setka ludzi się wozi z kimś takim jak premier mocarstwa, prawda? I to takich ludzi, co są bezpośrednim zapleczem świtu. No to kto wśród tych ludzi? Poprzednia wizyta brytyjskiego premiera w Warszawie miała miejsce 7 lat wcześniej. A tu nagle taka intensyfikacja stosunków. Jeśli ktoś wierzy w to, że Wielka Brytania rzeczywiście dobrze nam życzy. Jeśli ktoś wierzy w to, że Wielka Brytania dobrze nam życzy, to znaczy, to by znaczyło, że to by znaczyło, że musimy uwierzyć w to, że po 500 latach Wielka Brytania zmienia jeden z głównych wektorów swojej polityki. Że Wielka Brytania po 500 latach zmienia pryncypia, główną listę sprawunków, które należą do jej racji stanu. Dlaczego po 500 latach? No bo właśnie w XVI wieku Wielka Brytania wzięła na siebie rolę głównego rzecznika rewolucji światowej. Londyn stał się stolicą rewolucji protestanckiej, bo protestantyzm był ideologią, którą posługiwała się rewolucja światowa. Co to jest rewolucja światowa? No to jest walka z Kościołem katolickim. Nie owijajmy tego w bawełnę. To Kościół katolicki i jego zniszczenie jest głównym celem rewolucji światowej. A co potem? A potem zbuduje się wieżę Babel, nowy wspaniały świat i wszyscy będą szczęśliwi pod warunkiem, że
prole robole uznają zwierzchnictwo rasy, klasy panów, czyli doskonałych, czyli świętych, czyli tych przewodników ludzkości, o których inaczej opowiadano za czasów rewolucji purytańskiej w Wielkiej Brytanii, ale wtedy też była taka klasa świętych, którzy rościli sobie pretensje do tego, żeby rządzić pod ludźmi, tymi, co to właśnie do świętości jeszcze nie dojrzeli, a inaczej opowiadał o tym w XX wieku Huxley, pisząc książeczkę Nowy Wspaniały Świat. Tylko że to, co my w książeczce Nowy Wspaniały Świat braliśmy za... Ja w każdym razie miałem taką skłonność, prawda? Nie czytałem Nowego Wspaniałego Świata jako wykładu koncepcji, planu. Ja to traktowałem jako, kto wie, może nawet jakąś taką satyrę na przyszłość. Ale pan Huxley za życia był bardzo zaangażowany w takie organizacje poufne, tajne, takie spiski doskonałych, mądrych, świętych, którzy mają właśnie różne niezwykłe plany przebudowy świata. No tylko, że integralnym elementem tych planów jest dzielenie ludzi na ludzi i podludzi. Jest taka inżynieria dusz i taka mechanika społeczna wchodzi w grę, która ujawnia fakt, że są ludzie, którzy hołdują takim poglądom. Na przykład występ kogoś takiego jak Bill Gates, który kilka... Chyba nawet nie minęło 10 lat jeszcze od czasu, kiedy Bill Gates na jakiejś konferencji z pewnym nawet entuzjazmem podzielił się wyraził taką nadzieję, że jak się dobrze postaramy, to w przewidywalnym czasie uda nam się zmniejszyć liczbę ludzi na kuli ziemskiej o parę miliardów. Normalny człowiek nie ma raczej takich problemów. Normalny człowiek się nie budzi i nie zasypia z takimi problemami na głowie, ale okazuje się, że są ludzie jak Bill Gates, którzy nie mają większych zmartwień, jak tylko to, jak właśnie przeprowadzić depopulację na całym globusie. Czyli, bo zacząłem od pana Camerona, pan Cameron, musimy rozumieć, że jest właśnie tutaj gościem z takiego świata, w którym takim wielkim ideą się hołduje. Może sam pan Cameron należy tylko do jakiejś fasady. Może sam pan Cameron nie wie, jakie były najważniejsze cele do zrealizowania w trakcie tych czterech jego wizyt. Prawda? Może gdzie mądry człowiek ukryje liść w lesie, a jak nie ma lasu, zasadzi las. Wizyta takiego poważnego człowieka jak pan Cameron w Warszawie może być formą sadzenia lasu. To znaczy właśnie trzeba stworzyć pewne wydarzenie, żeby obecność w określonym miejscu i czasie jakichś poważnych ludzi, na przykład z Bezpieki, żeby była jakoś zalegendowana, żeby był dobry pretekst. Więc przez 500 lat Wielka Brytania robiła wszystko, żeby nie było niczego takiego jak Wielka Polska Katolicka Rzeczpospolita, pod egidą korony polskiej, utworzona i rozkwitająca. Wielka Brytania po prostu walczyła z Polakami, katolikami. Czyniła to już bardzo, miało to wyraz taki skonkretyzowany w XVII wieku. Wielka Brytania bowiem stoi za rewolucją protestancką, która to rewolucja protestancka stoi za szwedzkim potopem, a wcześniej Chmielnicczyzną, prawda? To znany z Sienkiewicza, ale Sienkiewicz nie widział na horyzoncie Londynu. I dlatego większość polskiej inteligencji nie czuje zagrożenia z tej strony. Podobnie w następnych stuleciach polska inteligencja się raczej snobowała na Londyn i dlatego nie widziała zagrożenia. I dlatego polska inteligencja do dzisiaj nie wie, że Anglia, Wielka Brytania jest czwartym naszym rozbiorcą, ponieważ była adwokatem Prus. I nawet można powiedzieć inwestorem. Wielka Brytania w XVIII wieku po prostu nawet w gotowiźnie inwestowała w Prusy, w to, żeby Prusacy bezpiecznie doprowadzili do skutku swoją wojnę, żeby Prusy przetrwały. No bo Prusy były, prawda, głównym eksponentem tejże rewolucji protestanckiej, potem rewolucji oświeconych, rewolucji masońskiej na kontynencie. Więc Wielka Brytania stała za szeregiem naszych powstań narodowych,
które były w istocie prowokacjami antypolskimi. Polacy wykazywali się wielkim bohaterstwem, odwagą, poświęceniem, ale w większości biedni do dzisiaj nie pojmują, że inicjatywa nie była polska w tych zdarzeniach, że to był pomysł na to, jak Polaków popychać periodycznie do harakiri, do tego, żeby sami sobie upuszczali krwi. I kiedy teraz premier Cameron przyjeżdża do Warszawy i mówi o potrzebie wzmacniania wschodniej flanki, to mnie to raczej jeży głosy na głowie, niż napawa mnie spokojem. W 1939 roku Wielka Brytania popchnęła nas pod nadjeżdżającą kosiarkę II wojny światowej. Nie byłoby takiej kombinacji, jakiej ofiarą padliśmy jesienią 1939 roku, gdyby Wielka Brytania nie udzieliła nam na zimno, po prostu z wyrachowaniem, całkowicie bez pokrycia tej swojej słynnej gwarancji, którą Hitler odczytał jako propozycję nie do odrzucenia. To znaczy ona wymusiła, ta gwarancja, na Hitlerze przedsięwzięcie wojenne, do czego, jak wcześniej powiedziałem, oczywiście potrzebny był Józef Stalin. Bez Józefa Stalina to by się wszystko nie wydarzyło, ale tu wydobywam dzisiaj ten wątek brytyjski na pierwszy plan, po to, żeby podzielić się z Państwem niepokojem. Zdaje mi się, że ten film, który tutaj Państwo obejrzeliście, za parę miesięcy już może być jeszcze bardziej historyczny niż jest w tej chwili. To znaczy bieg zdarzeń najbliższych miesięcy może zepchnąć tamte wydarzenia jeszcze głębiej do kategorii wspomnień z jakiejś za poprzedniej epoki. Lękam się wojny. Sądzę, że wojna jest w przygotowaniu. Sądzę, że to właśnie na ten sezon 2016-17 zaprojektowano, zaplanowano jakieś rozstrzygnięcia. Sądzę, że elementem planu jest posłanie Polaków na wojnę. Uważam, że nasza sytuacja jest tak bardzo niebezpieczna, jak nie była właśnie od początku lat 80. O tym mowa była w filmie. Na początku lat 80. realna była groźba rozpętania III wojny światowej, czego efektem na naszym terytorium byłaby pustynia atomowa. I dzisiaj, wiecie Państwo, może nie wszyscy chcieliby, żeby tu była pustynia, bo może niektórzy chcieliby Polskę przejąć z dobrodziejstwem inwentarza, jak to się mówi. Tym niemniej, jak już się rozpętuje wojny, to różne rzeczy mogą się przytrafić. Przecież i pierwsza, i druga wojna światowa w XX wieku nam to pokazały. To, co było ich efektem, nie należało do założeń wyjściowych żadnego z graczy. Ani Berlin, ani Moskwa, ani Londyn. Może w Waszyngtonie było najwięcej stosunkowo najbardziej przewidujących ludzi, myślących najbardziej dalekosiężnie, ale generalnie ci, którzy idą w pierwszym szeregu na wojnę, nie znajdują się w kręgu zwycięzców. Ci, którzy w pierwszym szeregu idą na wojnę, nie zasiadają przy stole konferencji w Wersalu ani w Poczdamie. Nie ma ich tam. I kończę tę moją wypowiedź, która jest częściowo w nawiązaniu do projekcji, a częściowo jest po prostu moją refleksją aktualną, którą z Państwem się dzielę. Bardzo się lękam tego, żebyśmy nie zostali posłani, popchnięci na III wojnę światową w pierwszym szeregu, bo sądzę, że możemy nie wrócić z takiej wojny. Tak jak pierwsza wojna światowa to był dla nas los na loterii i byliśmy przygotowani do tego, żeby ten los wykupić. I na 20 lat Polska zaistniała i to była wielka sprawa, ale druga wojna światowa nas starła z mapy. Druga wojna światowa nas zdekapitowała, po prostu elita narodu pierwsza, w pierwszej kolejności wpadła pod tę kosiarkę, została popchnięta do tej maszynki do mielenia mięsa. I my, proszę Państwa, mamy dzisiaj sytuację gorszą niż nawet w chwili, kiedy się kończyła,
jedna i druga wojna światowa, dlatego że teraz dopiero zostały prawnie przypieczętowane te wszystkie transformacje, których dokonali zbrodniarze wojenni na naszym terytorium. Dekrety PKWN zostały podżyrowane przez III Rzeczpospolitą, czyli wielkie akty grabieży, no i rezerw biologicznych i materialnych nie ma. Więc jeśli ktoś dzisiaj wychodzi przed szereg, jeśli komuś dzisiaj w Polsce spieszno na tę wojnę, bo wziął za dobrą monetę to, co mówi pan Cameron, co mówi pani Victoria Nuland, co tam inni eksperci, wujkowie, dobra rada, George Friedman o tym, że wielkie perspektywy przed Polską i trzeba tylko, żebyśmy się trzymali właśnie w tym wypadku amerykańskiej klamki i żebyśmy realizowali to, czego od nas oczekują, to są ludzie nieprzezorni, szaleńcy albo ludzie źle Polsce życzący. Moje przekonanie jest takie, że powinniśmy w tym 2016, 2017, może jeszcze 2018 roku naprawdę zrobić wszystko, żeby się nie dać na tę wojnę popchnąć. Neutralność nie ma oznaczać kapitulacji. Uchylanie się od udziału w wojnie nie ma oznaczać samorozbrojenia. Wręcz przeciwnie, powinniśmy robić wszystko, żeby wzmacniać potencjał państwa, a więc Wojska Polskiego, ale tu zobaczcie Państwo, jaka wielka jest nieszczerość tych ludzi, którzy mówią o potrzebie wzmacniania wschodniej flanki NATO. Kto by rzeczywiście chciał to czynić, wzmacniałby Wojsko Polskie. Ale tu cały czas mamy do czynienia z manifestacjami takiego daleko posuniętego braku zaufania Wojska Polskiego, więc do Państwa Polskiego. Więc tak naprawdę nikt nie chce suwerennej Polski. Chodzi o to, żebyśmy my przyzwolili na działanie obcych graczy na naszym terytorium. I wiecie Państwo, że taka ustawa jest już w parlamencie. Jest nowelizacja ustawy o zasadach działania na terytorium Rzeczypospolitej wojsk obcych. Na pewno większość z Państwa słyszała o ustawie 1066 słynnej, ale to inna rzecz. Tamta obowiązuje. Ona zezwala służbom obcych państw na działanie na terytorium Rzeczypospolitej z bronią w ręku. Ale otóż teraz szykowana jest nowa zmiana w polskim prawie i to jest nowelizacja ustawy z lat 90. I ta nowelizacja, jaki element ma wprowadzić? Ona ma wprowadzić legalność użycia broni na terytorium Rzeczypospolitej przez armie obce, nawet w czasach pokoju. To jest taki figiel mały, prawda, że piąty punkt traktatu waszyngtońskiego o utworzeniu działań Paktu Północnoatlantyckiego oczywiście zakłada, że wszyscy strzelają i nikt nikogo nie pyta o pozwolenie, jeśli uznamy, że jest stan wojny. Ale otóż teraz przez polski parlament ma być przeprowadzone prawo, które legalizuje użycie broni przez obce wojska na terytorium Rzeczypospolitej, nawet w sytuacji, w której w ramach zarządzania waszą percepcją nikt tego nie nazwie wojną. Tak? Nikt nie ogłosi wojny, nie będzie takich gazet, nie będzie takiego programu dezinformacyjnego, w którym by ktoś wystąpił i powiedział, a więc wojna, jak w 1939 roku speaker Polskiego Radia z Warszawy. Nie będzie takiego programu. Będą Państwo mówili, owszem, o kryzysie, o niebezpieczeństwach. Może będzie to akcja terroru międzynarodowego. Może będą to właśnie zielone, niebieskie, czerwone, tęczowe, różowe ludziki. Nie będzie wojny, obce wojska na terytorium Rzeczypospolitej będą miały prawo strzelać. I do kogo będą strzelać? Nie wiem tego, bo nie wiem, co politrucy któremu żołnierzowi mówią. Wiem tylko, że na Zachodzie w ostatnich miesiącach wiele pisano o problemach demokracji w Polsce. Więc o jaką sprawę będą tutaj walczyć żołnierze sprowadzeni do nas przez sekretarza Kerry'ego z panią Nuland, przez premiera Camerona? Tego się lękam. Dzielę się tym niepokojem z Państwem
Inspiracją jest dla mnie seans wspomnień, który tutaj przed chwilą się odbył. Państwo oglądacie materiały archiwalne. Bardzo bym nie chciał, żebyśmy się stali bohaterami takich materiałów archiwalnych, które ktoś po latach znowu będzie oglądał, jakieś może filmy powstaną. No i bohaterami tych filmów będą Polacy, którzy po raz kolejny w dziejach padli ofiarą i nawet sami nie zauważyli, co ich właściwie trafiło. Tego myślę warto by uniknąć. Bardzo proszę o Państwa uwagi i pytania. Jeśli Pan stanie, jak rozumiałem, poligon syryjski 2015-2016 nie spełnia takiej roli jak wojna pańska, to znaczy nie jest okazją do oddania sobie albo przeciwnikowi do myślenia, który sprzęt jest lepszy, to znaczy nie jest poligonem konkurencyjnym, tylko jak rozumiem Pana zdaniem takim kooperacyjnym, to znaczy, no myśląc prosto, Rosja i Stany Zjednoczone jakoś miały wspólny interes, to myślę być może rzeczywiście jakaś konkurencja z Chinami. Jeżeli z drugiej strony zachować, znaczy jeżeli przyjąć tę tezę, to jak miałby wyglądać ten front, jak miałby przebiegać, na którym my, no, dla Pana sugestią, czy przy Pana, podejrzeniu, mielibyśmy być rzuceni, to znaczy... Tak, zastrzeżenie takie uwaga, to nie ja tak sobie myślę, tylko to powiedział Pan Miedwiediew w Monachium. On powiedział, nasi żołnierze co dzień wspólnie trudzą się nad wprowadzaniem w życie tych ustaleń tam na Bliskim Wschodzie. No i fakt współpracy operacyjnej z DIA, czyli Bezpieki Wojskowej Amerykańskiej, i GRU, czyli Razwiedki Postsowieckiej, to właśnie fakt, to nie jest hipoteza. O tym zresztą już w połowie ubiegłego roku mówili rzecznicy chyba izraelscy. Oni mówili, że uzgadniają z Rosjanami ruchy w przestrzeni powietrznej nad Syrią. No, co to znaczy uzgadniają ruchy? To znaczy, że właśnie jest współpraca operacyjna. Jaki scenariusz widzę? Kilka możliwych. I znowu, te moje widzenia to nie jest coś, co mi się przyśniło, tylko to jest co... To jest to, co jest na giełdzie. Na giełdzie informacji i dezinformacji. Otóż od początku roku dużo można przeczytać o możliwości, a nawet gwarantowanej groźbie, bo tak to niektórzy formułują, komentatorzy, eksperci, ludzie służb, na przykład pan Joram Schweitzer z Izraela, na przykład pan generał bezpieki PRL-owskiej, znaczy w PRL-owskiej bezpiece to był niższy rangowa, dosłużył się generała, został wiceszefem ABW, pan generał Paweł Pruszyński. I on mówił o tym, że fala terroru z zachodniej Europy przeleje się do Europy Środkowej. Pan Joram Schweitzer w obszernym wywiadzie na ten temat, człowiek służb izraelskich, mówił na początku roku o tym, że jeśli nie nastąpią ataki terrorystyczne, to on się zdziwi, że to jest bankowe w tym sezonie. Jakie ataki terrorystyczne? Paweł Pruszyński wymienia Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, czerwiec, Francja do 10 lipca i Światowe Dni Młodzieży Kraków. Więc to jest jeden scenariusz, że to europejskie Pearl Harbor, 9-11 europejskie, które stanowić będzie pretekst, bodziec do ukonstytuowania się reżimu policyjnego na kontynencie europejskim na nowym poziomie, że to Pearl Harbor to byliby rezuni islamscy, terroryści, prawda? Bo wybuchnie jakiś, wyleci w powietrze stadion francuski, dajmy na to w Lille, i wszystko tam się spali, ale na pewno się zachowa jakiś przynajmniej jeden paszport syryjski, prawda, i egzemplarz Koranu w pobliskim hotelu na stoliku nocnym. Na pewno coś takiego się znajdzie. I przecież widzicie Państwo, że to jest grane w Polsce.
że w Polsce nawet są takie organizacje, które się zajmują teraz demonstrowaniem przeciwko uchodźcom, nachodźcom, tak jakby ci ludzie kiwali, machali ręką, my tu też jesteśmy, nas też warto zaatakować, prawda? Nas też warto zaatakować. Prawda? Nie tylko tam Francja, Belgia, ale my tutaj też jesteśmy. Drugi scenariusz to są rezumni ukraińscy. I mamy rozmaite tego oznaki. Było już kilka prowokacji. Na początku tego roku na Ukrainie ktoś tam podpalił siedzibę polskiej organizacji kresowej. W ostatnich dniach w Polsce pobity został ciężko jakiś młody człowiek i donoszą media, że to za swój akcent ukraiński został zbity. Jedna rzecz, że ktoś kogoś brzydko potraktuje, ale druga rzecz, że to wychodzi na czołówki mediów. To ja wtedy nie wiem, czy to wychodzi na czołówki mediów z tego powodu, że po prostu jakiś bardzo skupiony na swojej pracy dziennikarskiej redaktor uznał, że to jest taka ważna informacja, czy wychodzi to na czołówki mediów tą samą drogą, którą, dajmy na to, pan Paweł Pruszyński udziela wywiadu. Bo rozumiecie państwo, ja informuję, jaki jest mój tok myślenia. Mój tok myślenia jest taki, że generał, weteran PRL-owskiej i generał post-PRL-owskiej bezpieki to nie opowiada w żadnej telewizji o tym, jakich to się spodziewa ataków terrorystycznych, dlatego, że właśnie wstał rano i uznał za stosowne przestrzec rodaków przed takim niebezpieczeństwem. Ja rozumiem, że taki generał to do końca życia jest na jakiejś służbie i że on pełni swoją służbę. Jeśli zatem o tych rzeczach opowiada, to opowiada być może dlatego, że jakaś frakcja w tej krajowej post-PRL-owskiej bezpiece chciałaby przystąpić do akcjonariatu tej akcji na nowym etapie. Że się zgłasza, że my wiemy, że coś tam kombinujecie, koledzy, weźcie nas też na pokład, prawda? Po to, żebyśmy mogli zrobić przy tej okazji nasz interes. No bo wojny to są przecież grube okazje do robienia interesów. Do gry na giełdzie, kto wie, którego dnia, gdzie wyleci w powietrze stadion, ten zrobi na tym także duże interesy. I państwo wiecie, że tak się dzieje, prawda? Na każdym najmniej lewym można zarobić. Każdy, kto ma informację, która będzie wpływała na wahania na giełdzie, ma w ręku miliardy. A więc rezumni ukraińscy mogą zostać poszczuci na Polaków i odwrotnie, w Polsce mogą się znaleźć ludzie, którym się odświeży resentyment. Są bardzo dobre tego podstawy, po prostu są pewne straszliwe fakty historyczne i nawet nie trzeba się bardzo trudzić, żeby to zagrało, żeby zagrała ta krew. Po co szczuć Ukraińców na Polaków? No po to, żeby tu w Europie Środkowej zrobić trochę miejsca. Do tego służyły powstania w Polsce w XIX wieku. Z perspektywy tych planistów wyższych, tych planistów londyńskich, nazwijmy ich w cudzysłowie, bo to nie tylko Londyn, to też i Berlin, i Petersburg, prawda? Wszędzie tam były frakcje ludzi patrzących na nas jak na takie nawet nie zwierzęta, tylko bakterie na szkle laboratoryjnym. Więc kto chce przeprowadzić transformację Europy Środkowej, ten musi popchnąć pod kosiarkę, posłać do maszynki do mielenia mięsa młodzież polską i ukraińską, bo tych jest najwięcej. I to jest ta młodzież, którą trudno namówić na wyrzeczenie się wiary, tradycji narodowej, katolickiej w większości. Kto chce przeprowadzić Central Europe Transition, ten musi troszkę pozabijać młodych Polaków i młodych Ukraińców. No i najlepiej to zrobić napuszczając jednych na drugich, prawda? Trzeba to jeszcze w ten sposób przeprowadzić, żeby w zachodnich telewizjach
można było to pokazywać z takim ubolewaniem, z ubolewaniem białych sahibów nad tym, jak to ci dzicy ludzie w Europie Środkowej sami się wyżynają. Żeby w Paryżu i w Londynie, i w Waszyngtonie, i w Nowym Jorku, i w Moskwie, żeby można było to pokazywać tak jak doniesienia z Bośni. Tam jacyś właśnie dzicy ludkowie skoczyli sobie do gardeł, no i potrzebny jest plan pokojowy. Wspólnota międzynarodowa musi to teraz wszystko unormować, ustabilizować. Jakie jeszcze scenariusze są możliwe? No możliwa jest limitowana wojna w Europie Środkowej, mała wojna i moja najdalej posunięta teoria spiskowa jest taka, że to również mogłoby być umówione. Również mogłaby być na wyższym poziomie umówiona wojna, która będzie miała swoje granice, bo jedna i druga strona posłuży się swoimi pionkami zastępczymi. To znaczy Amerykanie poślą na wojnę Polaków, a Rosjanie poślą na wojnę Białorusinów. Na przykład. To też jest do pomyślenia. To by zamykało ostatni lufcik, już nawet nie okno możliwości, tylko lekko uchylony lufcik, który ciągle jeszcze ma polska polityka zagraniczna, a to jest kierunek białoruski. I gdyby ja miał doprowadzić do ostatecznego rozwiązania kwestii polskiej i gdybym ja chciał wyczyścić plac budowy w Europie Środkowej pod nową konstrukcję, to do kompletu brakowałoby mi właśnie pomysłu na to, jak powybijać tę młodzież polską, która na ulicach polskich miast tłumnie manifestuje swoje przywiązanie do polskości 1 marca, 1 sierpnia, 11 listopada. Na to bym szukał pomysłu, właśnie na jaką wojnę ich posłać. Skąd tu też kosiarkę wytrzasnąć, która ich wytrzebi? I druga rzecz, szukałbym bardzo pilnie pomysłu na to, jak zatrzasnąć ostatnią drogę wyjścia. I dla Polski tą ostatnią drogą wyjścia jest, ta droga prowadzi do Mińska, prawda? To znaczy Białoruś to jest jeden, jedyny kraj sąsiadujący z nami, z którym my nie mamy żadnych remanentów historycznych do wyjaśnienia. Nie mamy rzezi wołyńskiej, ani zbrodni katyńskiej, ani palmirskiej, ani w ogóle. I w związku z tym, zobaczcie Państwo, co za paradoks. Rosja zagraża, wzmacniamy wschodnią flankę NATO, a dalej mamy ruch bezwizowy z Okręgiem Królewieckim, ale na białoruskiej granicy mamy żelazną kurtynę. To, proszę Państwa, nie jest świat oparty na tych... To nie są działania wynikające z tych przesłanek, które wskazują Państwu jako prymarne w wiadomościach telewizyjnych wieczorem. Niewątpliwie jakaś inna logika tym rządzi. Jaki cel ostateczny? No oczywiście, nie można o tym nie powiedzieć, instalacja państwa żydowskiego w Europie Środkowej. Instalacja państwa żydowskiego, państwa, nie jakiejś autonomii, tak? Nie jakiegoś obozu harcerskiego, wakacyjnego, tak? Nie jakieś tam muzeum jedno i drugie. Nie, instalacja państwa. To również wiąże się ze zmianami na scenie globalnej. To znaczy państwo Izrael na skutek transformacji bliskowschodniej musi pozyskać trwałą, nową bazę na stałym lądzie. Jaka transformacja Bliskiego Wschodu nastąpiła? Amerykanie ze względu na swoją wojnę z Chinami przenieśli Iran z kategorii wrogów do kategorii wiarygodnych sojuszników. Amerykanie pozwolili Irańczykom na realizację ich programu atomowego. I to powoduje, że dotychczasowa doktryna państwowa Izraela zbankrutowała. Dotychczas Izrael zapewniał sobie bezpieczeństwo siłami i finansami Imperium Amerykańskiego przez utrzymywanie stanu pacyfikacji najbliższego otoczenia geopolitycznego. To znaczy na Bliskim Wschodzie nie mógł podnieść głowy nikt wyżej nad innych, bo kończyło się to wojną i Izrael skutecznie egzekwował tę doktrynę. Ale teraz Amerykanie ze względu na Chiny musieli uzyskać dostęp do kurka z ropą irańską. Ze względu na Chiny musieli zatem
uczynić Iran swoim partnerem. No i w tej sytuacji, moim zdaniem, nie ma innej opcji, tylko trzeba mieć jakiś inny kawałek terytorium, którego bezpieczeństwo jest gwarantowane przez armię i siły państwa żydowskiego. A co to znaczy mieć suwerenność na jakimś terytorium? To znaczy mieć państwo na tym terytorium. Jest XXI wiek i tego państwu też nie ogłoszą w żadnej gazecie. I nie będą tu zmieniać nawet przez jakiś czas chorągiewki i nie będą wyznaczać linii nowych granicznych, nie będą stawiać szlabanów i zmieniać mundurów. Nie, to można robić na różne sposoby. W tej chwili w XXI wieku można prowadzić wojnę za pomocą organizacji prywatnych, cywilnych, można budować jakieś nawet poważne instalacje bez zmiany granic. Ale sądzę, że to jest projekt docelowy. Istotny element to jest także ten słynny nowy jedwabny szlak chiński. Nowy jedwabny szlak chiński będzie miał europejską końcówkę właśnie tutaj w Europie Środkowej. No i kto będzie obsługiwał te terminale przeładunkowe, ten będzie robił dobry interes. No i w związku z tym jest dużo chętnych do tego, żeby zrobić ten interes tutaj, żeby kontrolować europejską końcówkę nowego jedwabnego szlaku. Ja myślę, że pan premier Cameron właśnie pokazuje nam, że Brytyjczycy należą do zainteresowania. No i pytanie, czy my utrzymamy się na naszym terytorium, żeby czerpać w przyszłości pożytki z takich chińskich inwestycji. Oto moim zdaniem jest rozgrywka w tej chwili. Jeżeli mamy być w obiegu za paręnaście lat, to teraz nie wolno nam pójść na wojnę. A więc teraz nie wolno nam wziąć za dobrą monetę tego poklepywania po ramieniu i tych wszystkich zabiegów, które mają z nas uczynić stronę wojującą i to w pierwszym szeregu. Tak. Dzień dobry. Mam pytanie. Kto według pana czerpie największe zyski na konfliktach islamskich, na rozpalaniu ich na wszystkich? Rozumiem pana to. No w tej chwili wygląda na to, że wszyscy coś na tym zyskują, prawda? Wszyscy na tym zarabiają, natomiast na Polsce ma się skrócić. Do Polski mają być przeniesieni uchodźcy na chodźcy. Po co? Po to, żeby wygenerować konflikty. Po co generować konflikty? Po to, żeby potem wkraczać z programem ratunkowym i naprawczym. Po to się destabilizuje, żeby później stabilizować. Niektórym to się jakoś z trudem w głowie mieści, że takie mogą istnieć niezwykłe sojusze ponad podziałami. A ja, odwołując się do historii, widzę, że nie ma sojuszy niemożliwych. Przypominam sobie, że na przykład w XVII wieku, kiedy król Jan ruszał z odsieczą wiedeńską, to pan Jan Chryzostom Pasek był wtedy już jako starszy i weteran, a nie czynny wojak, był wtedy ze zborzem w Gdańsku w 1683 roku i w swoim pamiętniku zapisał, że tam protestanci nabożeństwa urządzali, modlili się o sukces sułtana tureckiego. O sukces sułtana tureckiego pod Wiedniem, liczyli na to, że Wiedeń padnie i wtedy ta hydra katolicka, wreszcie jej się głowy poucina, wreszcie padnie cesarstwo katolickie Habsburgów, wtedy dobierzemy się do Rzeczypospolitej, bo przecież właśnie to rewolucja protestancka przeprowadza pierwszy w dużej mierze skuteczny rozbiór Rzeczypospolitej w połowie XVII wieku, prawda? Traktat z Radnot, którego 350-lecie będziemy mieli już w tym roku, jesienią mamy 350-lecie traktatu w Radnot, a w przyszłym roku 350-lecie śmierci świętego Andrzeja Boboli, który jest, można powiedzieć, pewien aspekt tej sprawy jest też taki, że święty Andrzej Bobola, męczennik, jest ofiarą traktatu w Radnoch z jesieni 1656 roku. A co to za traktat? No to właśnie taki traktat niezwykły, sojusz ponad podziałami. To się zmawiają na katolicką
koronę polską i Rzeczpospolitą, obojga narodów, zmawiają się protestanci, heretycy ze schizmatykami prawosławnymi, prawda? To znaczy Chmielniczczyzna, Kozacy są sojusznikiem protestantów niemieckich, skandynawskich, brytyjskich. I to był projekt już dekady wcześniej wymyślany. W 1632 roku pomysł napuszczenia Kozaków na Polaków był przedmiotem rozmowy hetmana Krzysztofa Radziwiłła, ojca Janusza, z elektorem brandenburskim, który był tam, to było sekretne, tajne spotkanie właśnie. Kto nie wierzy tam w spiskowe teorie, niech nie wierzy, ja też nie wierzę, bo ja mówię, że tu nie potrzeba żadnej wiary, potrzeba tylko wiedzy i nie o spiskowej teorii, tylko o spiskowej praktyce. Otóż w 1632 roku spiskowo, a jakże, bo tajnie, spotykają się Krzysztof Radziwiłł, jeden z liderów obozu protestanckiego w Rzeczypospolitej, z elektorem brandenburskim, który z ramienia obozu protestanckiego tutaj negocjuje, i wtedy Krzysztof Radziwiłł wspomina o tym, że z katolikami można by sobie poradzić w ten sposób, żeby na nich nasłać Kozaków, żeby zbuntować Kozaków, i wtedy obóz katolicki będzie miał kłopot w Rzeczypospolitej, prawda? O czym radzili w 1632 roku i wtedy elektor brandenburski odradzał jakieś pochopne działanie, to zrealizowali w 1648 i to Państwo czytacie, oglądacie Ogniem i Mieczem, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Wspominam nie po to, żeby tu szukać jakiejś ścisłej analogii, bo nie ma ścisłej analogii, ale warto wiedzieć, że protestanci w 1683 roku pili za zdrowie sułtana tureckiego i modlili się o jego sukces. Jak to sobie w pamięci dobrze przechowamy, to wtedy nas przestaje dla nas to być takie dziwaczne i egzotyczne, że pani Merkel jest głównym importerem tych uchodźców, nachodźców do Europy. Bo to już nie jest rewolucja protestancka, bo protestantyzm zrobił swoje i protestantyzm może odejść. Nowa jest religia XXI stulecia, prawda? Pan premier Cameron na początku tego roku oficjalnie poinformował, że w Londynie wzniesione zostanie angielskie Muzeum Holokaustu o 3 kroki od parlamentu. Rozumiecie Państwo, co to znaczy zbudować jakieś muzeum potężne o 3 kroki od parlamentu w Londynie? To znaczy, że religia Holokaustu zostaje podniesiona do rangi religii państwowej w Imperium Brytyjskim i już jest to taki kult państwowy, no bo wiadomo, że wszystkie dzieci, zresztą nie tylko w Anglii, ale po prostu na całym świecie, wszystkie dzieci tyle mają wiedzieć o historii, ze szczególnym uwzględnieniem II wojny światowej, że była to widownia najstraszniejszej zbrodni wszechczasów, której ofiarą padli Żydzi. I jeśli dziecko tyle wie o historii świata, to naprawdę już można planować, jak tam życie się będzie układało po doktoracie, bo naprawdę prosta będzie ścieżka kariery naukowej i może nie tylko naukowej przed takim człowiekiem, który te religie wyznaje. I w związku z tym proszę rozumieć, że akcja z uchodźcami, nachodźcami to jest narzędzie. To nie jest cel sam w sobie. To nie jest oczywiście żaden spontan, prawda? Bo pan Soros nie drukował spontanicznie tych tam takich instruktarzy, przewodniczków dla tych uchodźców, nachodźców, gdzie tam mają szukać szczęścia w świecie. I państwo rozumiecie, że to jest wielka sztuka, że żeby zastukali do naszych drzwi uchodźcy, nachodźcy, to oni tam parę granic musieli pokonać. Musieli i lądem, i morzem kawał drogi. Czyli co? Ktoś im pomógł. Jak im pomógł, to kosztowało. Co to znaczy, wobec tego oznacza? To oznacza, że jest inwestycja. Jest inwestycja. Nie ma inwestycji planowanych jako bezzwrotne. Prawda? Ja w każdym razie się nie spotkałem z takimi ludźmi interesu, którzy nie chcieli odzyskać i to z wielokrotnym przebiciem tego, co zainwestowali. A zatem, skoro są inwestycje, to
Wiecie Państwo, działa też taki czynnik ludzki tutaj, że ci wszyscy źli ludzie chcą jeszcze za życia wejść do tej nowej swojej ziemi obiecanej. Że oni, łajdacy, chcą na własne oczy zobaczyć ten nowy wspaniały świat. Oni go nie planują na stulecia naprzód. No niektórzy, jak Albert Pike w XIX wieku, są zdolni do takiego altruizmu, że oni szczęście świata planują na stulecia i aż na 3 wojny światowe. Ale większość nawet właśnie z tych ludzi, tych różnych kościołów i kościółków szatana na ziemi, oni mają tę ludzką słabość, że chcą zobaczyć rezultaty swojej roboty jeszcze za życia. I stąd dla nas dobra wynika wiadomość, że tak, daje się we znaki pośpiech. Oni się spieszą, stąd też pewne wynikają uproszczenia w działaniu, stąd pewne operacje tego strategicznego zarządzania naszą percepcją są z lekka prostackie, także widzimy, że są pewne luki, prawda? Są pewne niespójności. Tu w Monachium Miedwiediew mówi o współpracy na Bliskim Wschodzie, a tu w Krakowie pan, dajmy na to, Aleksander Wierzbow, wiceszef NATO z ramienia Imperium Amerykańskiego, pan Wierzbow mówi o zagrożeniu rosyjskim i potrzebie wzmacniania wschodniej flanki NATO. I ponieważ te wypowiedzi padają na przestrzeni paru tygodni, jak nie dni, no to łatwiej nam, zwykłym śmiertelnikom, nie dysponującym tym aparatem nadzoru, kontroli, analizy na swoje usługi, nie mamy takiego aparatu, a możemy się od czasu do czasu połapać w tym, że to się nie trzyma kupy. A skoro się nie trzyma kupy, to znaczy, że jest właśnie, że jest pośpiech, bo jakby nie było pośpiechu, to by sobie to lepiej opracowali i nawet byśmy może nie zauważyli. Czyli skoro się spieszą, no to wkradną się też inne błędy w ten scenariusz. No i w związku z tym nie mają racji ci, którzy swoje politykowanie, swoje działanie polityczne, militarne opierają na takim błędnym założeniu, że są jakieś żelazne determinanty. Że skoro postanowiono w tajnych gabinetach Moskwy i Waszyngtonu, tak? Londynu i Tel Awiwu, tak, a tak, to tak być musi i my się musimy temu podporządkować, no bo postanowiono. Otóż nie. Otóż właśnie zobaczcie, że niewielu lat trzeba, żeby się najpoważniejsze, największe nawet plany posypały. Właśnie scenariusze pierwszej, drugiej wojny światowej. Możemy wyciągać z tego, możemy z otuchu patrzeć na rzeczywistość. Możemy tak na nią spojrzeć, że jeżeli my wytrzymamy teraz te najbliższe miesiące i lata, jeśli się przytrzymamy krzesła i raz w życiu, pierwszy raz w historii Polacy się nie dadzą sprowokować i nie dadzą się wkręcić w tę grę, nie dadzą się wysłać na pierwszą linię frontu III wojny światowej, to wtedy nie będziemy musieli długo czekać, że się te układanki posypią, ujawnią, konstelacja zmieni się radykalnie, diametralnie, na pewno w wielu rejonach świata i w związku z tym będą nowe determinanty i będzie można uczestniczyć w nowym rozdaniu, prawda? Jeśli natomiast damy się teraz popchnąć, damy się sprowokować, moje wielkie obawy, że to będzie wojna, z której już naród polski nie wróci. Po prostu już nie będzie czegoś takiego, jak naród polski w stanie zdolnym do wygenerowania własnej państwowości. Panie przewodniczący, tylko tak podsumowując, to widzę, że razem patrząc na ten film i tutaj naszą rozmowę, to można powiedzieć, że od rewolucji, rewolucja rosyjska była taką rewolucją, która obalała, że tak powiem, porządek własnościowy. Natomiast na Zachodzie odbywa się zwycięska rewolucja, która burzy porządek kulturowy. To jest chyba bardziej groźne, ponieważ to jest bardziej podstępne, to gorzej widać. I pan mówi, że nie ma narodu, że ten naród może się nie odrodzić po tej wojnie, która jest tuż, być może. Ale ja myślę, że z mojej obserwacji widzę, że ta rewolucja kulturowa, która się dzieje w mózgach, w świadomości, w umysłach ludzkich,
ona już niestety spowodowała, że wielu Polaków, to są tylko ludzie, którzy mówią po polsku i którzy mieszkają tutaj, natomiast trudno powiedzieć o nich, że to są Polacy. Tak. I czy to jest w ogóle... Tak, i dlatego... Ja mam takiego pecha, że akurat mnie otaczają. Tak, ale dlatego tym bardziej naprawdę nie ryzykujmy jakichkolwiek strat. Nie ryzykujmy w tej chwili jakichkolwiek strat, dlatego że odbudowa tkanki, szarej tkanki mózgowej, ona jeszcze nie pozwala nam na jakiekolwiek ekstrawagancje, tak, szafowanie tą tkanką. Ja mówiłem o tym rodakom z drugiej strony globusa. Mówiłem, zgodnie jesteśmy mówieni, że Polaków w Polsce jest już prawdopodobnie za mało. Jest za mało Polaków, gdyż za dużo jest eurokołchozników. Za dużo jest tubylców bezwyznaniowych, wynarodowionych. I mówiłem naszym rodakom w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, bez waszego udziału sprawa polska nie zostanie rozstrzygnięta na naszą korzyść. Tam ja nie idealizuję emigracji, ale wiecie państwo, jeśli ktoś się znalazł na emigracji, to jest to ktoś, kto przynajmniej jedną poważną decyzję musiał podjąć w życiu. A tu w kraju jest sporo takich tubylców, którzy całe życie mogą przepłynąć, nie podejmując właściwie żadnej poważnej decyzji. Prawda? Z całym szacunkiem. Tak? To nie jest szyderstwo. Po prostu tak jest stan rzeczy. Tam, gdzie jest socjal, tam tworzy się takie degradujące osobowość ludzką warunki. Więc selekcję na emigrację mamy pod tym względem pozytywną. Tam jest dużo ludzi, którzy czegoś dokonali, którzy stoją na własnych nogach, którzy się nie muszą byle komu kłaniać, nie muszą całować każdej klamki, żeby dostać byle robotę. I mówiłem o tym, żeby, sugerowałem, żeby wspomnienie Błękitnej Armii, która 100 lat temu właśnie zaczynała się formować na kontynencie amerykańskim, żeby było lekcją historii, do której dzisiaj wielu się odwoła. Bo dzisiaj ten powrót, on nie musi być fizycznym od razu powrotem. Nie chodzi o to, żeby Polacy z emigracji wszyscy jednego dnia spakowali manatki i wrócili tutaj do nas. Chodzi o to, żeby weszli energicznie w polskie życie publiczne, żeby egzekwowali swoje prawa do Polski. Na różne sposoby można to robić, niekoniecznie fizycznie znajdując się tutaj razem z nami. Ja myślę, że nie wiem, czy pan widział taki filmik z Igorem chyba Bezmienowym, to jest taki rosyjski agent. On tam fantastycznie pokazuje schemat destrukcji, jak nawet bez jednego strzału można rozbroić naród, zmienić jego myślenie, po prostu doprowadzić do, że tak powiem, upadku moralnego, kulturalnego, właściwie do takiej masy bez wyrazu. I tam jest, on to no, fantastyczne jest, to on to świetnie po prostu pokazuje. Tak jest, to każdemu polecam. Jak się słucha, to po prostu można powiedzieć, że od razu pokazują się obrazy z naszego życia. Każdemu polecam ten wykład, rzeczywiście niezwykle oświecający i z wielkim talentem wygłoszony, byłego sowieckiego funkcjonariusza, Jurija, tak, Bezmienowa, który w istocie wykłada stare, nierdzewiejące nauki chińskiego mistrza Sun Tzu, czy jak tam jego imię Chińczyk by wymówił. To jest scenariusz walki, w której można rzucić przeciwnika na kolana bez jednego wystrzału, ponieważ on sam na kolana się rzuci, ponieważ on sam w ostatniej fazie właśnie będzie już tak oślepiony, że nie będzie nawet dostrzegał przeciwnika. Otóż w takiej sytuacji jest naród polski. Obawiam się, że to się właśnie dzieje, że naród polski jest okłamywany przez swoją własną elitę co do pryncypialnych zagrożeń. Elita państwowa, elita akademicka, kulturalna upiera się nie nazywać po imieniu pryncypialnych zagrożeń, które prowadzić mogą do
unicestwienia polskiego projektu cywilizacyjnego. Mamy teraz rocznicę wielką, mamy dni jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Padają piękne słowa, ale oprócz tych pięknych słów dobrze by było, żeby polska elita państwowa, żeby wreszcie zaczęła mówić narodowi jak jest, a nie owijać w bawełnę i udawać, że nic się nie dzieje, ponieważ prowadzona jest z nami wojna, właśnie między innymi wojna informacyjna, strategiczne zarządzanie percepcją. Jesteśmy celem tego strategicznego zarządzania percepcją. Wiecie Państwo, w latach 70. to jest zapisane w amerykańskich dokumentach sprawy pułkownika Kuklińskiego, świętej pamięci. Amerykanie tam odnotowali, jak to właśnie pracują z Kuklińskim, dbając o to, żeby miał poczucie, że wszystko robi dla dobra swojego kraju, prawda? Że jest traktowany jako patriota. I oni to w swoich dokumentach zapisali, że to jest z ich strony taka przemyślana strategia. Przemyślana strategia. Otóż duch świętej pamięci pułkownika Kuklińskiego, mam nadzieję, spogląda z niebiosów na to, co tutaj się dzieje i już tam widzi wszystko jasno i bez zakłóceń i widzi, że stosowana jest wobec nas przez bardzo podobnych ludzi ta sama strategia. I tym razem zagrożenia naprawdę ogromne. Tak. Kolega Komisji Narodowego, miałem do Pana Grosza pytanie, w jaki sposób takie pomyślanie może być opłacalne, skoro Sosnowski jest 20 razy tańszy od każdego innego. Jeszcze raz. W jaki sposób szlak naprawdę miał być opłacalny? Fizycznie po prostu gotowali, jak miał się przejechać na przedrostę, czy inną stroną przez ląd, skoro Sosnowski jest w sposób dużo tańszy. No tak, ale to dłużej trwa. Wie Pan, że pociąg z Chin jedzie do Europy nawet po tych torach. Nie żadna nowa tam ekstra szybka chińska kolej, którą Chińczycy są w stanie rozwinąć po prostu jak z kołowrotka. W parę lat mogliby zrobić taką kolej, ale nawet ta zwykła, ta, która dzisiaj jeździ po Polsce i po świecie, ona przywozi tutaj towar o może przesadzam, ale ma kilkanaście dni szybciej, tak, niż drogą wodną. A jeśli jeszcze Amerykanie będą bardziej komplikować Chińczykom te drogi wodne, tak, reglamentować do nich dostęp, co w tej chwili czyni, prawda? Toczy się ze strony Amerykanów siłowa z lekka, a także wyrafinowana na pewnych odcinkach gra o kontrolę dróg wodnych, którymi Chińczycy mogliby na cały świat wysyłać wszystko, co tam zechcą wyprodukować, a wiadomo, że mają tutaj niespożyte możliwości. No i w tej sytuacji Chińczycy potrzebują takiej ucieczki do przodu. Tak jest. Rozwinął Pan rzeczywiście te scenariusze wojenne. Wspomina Pan o zachowaniu neutralności. Też można powiedzieć, że neutralność może mieć różne swoje postaci. Nie tylko takie samotne bytowanie, bycie, tylko, no, że tak powiem, zabezpieczenie się też w pewnych duchach polityki zagranicznej. To znaczy, jaką kompanię można by sobie zebrać, żeby, że tak powiem, niezaangażowaną, tak żeby nas zabezpieczała. Proszę Pana, jeszcze raz powtórzę. Zabiegom o zachowanie neutralności powinna towarzyszyć bardzo konsekwentna polityka zbrojeniowa. Należy zbroić się na dwóch poziomach. Należy przychylić nieba Wojsku Polskiemu. Należy Wojsko Polskie podnieść na tak wysoki poziom, na jaki tylko budżet pozwoli. Co by to praktycznie oznaczało? No oczywiście państwo polskie musi zmierzać do wyposażenia Wojska Polskiego w broń niekonwencjonalną.
broń niekonwencjonalną i nie ma co owijać tego w bawełnę, dlatego że bez broni niekonwencjonalnej Wojsko Polskie nie posiada narzędzia, argumentu odstraszania. Odstraszania, prawda? I w związku z tym każdy scenariusz na przykład naszej wojny z Rosją, nawet jeśli w pierwszych dniach gry wojennej bardzo dobrze nam idzie, no to po tygodniu albo dwóch, zależnie od tego, jak się scenariusz rozwinie, i tak kończy się to sięgnięciem przez Rosję po broń niekonwencjonalną i koniec gry. Koniec gry dla nas, Wojsko Polskie nie istnieje, rezerwy kadrowe mobilizacyjne w dużej mierze też nie istnieją, natomiast Rosjanie z Amerykanami następnego dnia, po tym jak wyparuje Warszawa i parę, nie wiem, jeszcze mostów na Wiśle, tak, także o to tutaj też powinniście się w tej okolicy martwić, bo to jest przecież jeden z głównych kierunków strategicznych w Europie, odwieczny. Otóż następnego dnia Amerykanie z Rosjanami będą mogli przystąpić do rokowań w Bazylei, czy Genewie, czy gdzieś tam. Więc Wojsko Polskie musi mieć broń niekonwencjonalną, perspektywicznie, bo tego się nie da zrobić z dnia na dzień. Wojsko Polskie musi mieć środki dalekiego rozpoznania strategicznego, czyli satelity. W ostatnich dniach przeczytałem, że Słowacja, zdaje się, będzie miała satelitę własnego, a my ciągle nie. A my ciągle nie. Dlaczego? No dlatego, że poprzednie rządy jawnie zdradziecką prowadziły politykę. Zakupy zbrojeniowe były jawnie bezsensowe, prawda? Polskie F-16, państwo wiecie, że w planach wojennych NATO przewidziane jest przebazowanie naszych F-16 na lotniska niemieckie w pierwszych minutach konfliktu wojennego. Tak? W pierwszych minutach konfliktu wojennego nasi piloci siadają i lecą gdzie? Na lotniska niemieckie. Gdzie do tej pory ćwiczyli? Na lotniskach izraelskich ćwiczyli, prawda, z największym rozmachem. Więc to jest po prostu szopka. To jest kompletna szopka. Jeden poziom zatem to jest Wojsko Polskie, sensowna polityka zakupowa, zbrojeniowa, środki dalekiego rozpoznania i decyzja polityczna, zabiegamy o broń niekonwencjonalną. Oczywiście podjęcie takiej decyzji w największym sekrecie, w największej głębi tajności polskich gabinetów musi być rozumiane jako przyjęcie na siebie wyroku śmierci przez takich polskich mężów stanu, którzy by się odważyli taką polską politykę bezkompromisową prowadzić. Wyroku śmierci, wydanego przez imperialistów, którzy utrzymują taką zmowę międzynarodową. Wiecie państwo, w 2010 roku armia Stanów Zjednoczonych zabezpieczyła skromne zasoby polskich materiałów rozszczepialnych przez wywiezienie ich na rosyjską Syberię. Jeszcze raz powtórzę dużymi literami. W 2010 roku żołnierze amerykańscy wywieźli te tam skromne jakieś, nie wiem czy to było kilkadziesiąt czy kilkaset kilogramów materiału rozszczepialnego w świerku i gdzie tam, z którego jeszcze laboratorium, wywieźli to Amerykanie na Syberię. W roku 2012 dokończyli tę akcję, czyli to była też akcja skoordynowana, nie jakaś jednostkowa, jednorazowa. Więc będzie w tych warunkach trudno polskim państwowcom zabiegać o broń niekonwencjonalną dla Wojska Polskiego, ale musi być jasne, że to jest strategiczny cel i że polscy państwowcy to rozumieją. Drugi poziom, ale nie mniej ważny, tylko jednocześnie na obu tych poziomach należy zbroić państwo i zapewniać mu bezpieczeństwo, to jest poziom obronności indywidualnej, rodzinnej, parafialnej. I proszę się nie dać złudzić, proszę nie przyjmować za dobrą monetę tej koncepcji, że Ministerstwo Obrony to wszystko załatwi. Że Ministerstwo Obrony stworzy te bataliony obrony terytorialnej i że to załatwia sprawę. Nie, sprawę załatwi wyłącznie oddanie Polakom przyrodzonego prawa do obrony osobistej, to jest do noszenia broni. Każdy wolny Polak powinien mieć prawo do noszenia broni, tak jak ma prawo zachowania wolności. I nie wolno go posadzić do więzienia bez sądu,
Takie mamy prawo i to jest dobre prawo. Mamy, mamy to prawo dawniej niż inne narody europejskie. Angole musieli czekać na Habeas Corpus Act do końca XVII wieku, a w koronie polskiej już król Jagiełło dał nam takie prawo, które się nazywa neminem captivabimus, czyli nie będzie więził król nikogo bez sądu. Nikogo, kto nie zostanie sądownie skazany. I tego się trzymamy. Otóż ja bym chciał, żeby tak samo było pojmowane prawo do noszenia broni. Jeśli ktoś chce mnie rozbroić, to proszę mi zrobić proces, tak? Proszę sądownie to wywieść, że jestem groźny dla otoczenia, gdyż nie poczytałem. Sam zarzut, że pan policjant z panem urzędnikiem będą decydować, prawda, właśnie kto, komu wolno, komu nie wolno, to jest podwójne zło. To jest zło, głębokie zło systemowe, bo to jest złe prawo, bo to jest właśnie prawo, które traktuje nasze prawa jako przywileje reglamentowane przez władzę. Tak? Gdy tymczasem to nie pan urzędnik z panem politrukiem i panem policjantem nadają mi prawa, tylko ja je mam z tego tytułu, że się urodziłem wolnym Polakiem, prawda? Czyli zupełnie to jest odwrócenie naturalnego porządku. Ale to prawo o reglamentacji dostępu do broni palnej, ono jest złe także z pewnych względów bardzo praktycznych. Otóż proszę pamiętać, że kiedy Niemcy z Sowietami weszli do Polski w roku 1939, to mieli po starostwach gotowe listy proskrypcyjne, ponieważ Józef Piłsudski nakazał rejestrowanie broni palnej. I w związku z tym w starostwach były gotowe listy, kto ma, co ma, ile i temu należy się przeciwstawiać. A zatem obronność państwa na poziomie armii, właśnie obronność na poziomie państwowym, ale także na poziomie indywidualnym. Prawo do noszenia broni. Prawo do noszenia broni. I kto mówi dzisiaj właśnie na przykład o wzmacnianiu wschodniej flanki NATO, a nie wzmacnia Wojska Polskiego, tylko szykuje ustawę o działaniu na terytorium Rzeczypospolitej wojsk obcych państw, to oszukuje siebie albo innych. Kto mówi o obronności państwa, a nie chce, zarzeka się, że nie odda Polakom prawa do noszenia broni, ten oszukuje siebie albo państwa. Oszukuje. A teraz to powiedziawszy o obronności, żeby było zupełnie jasne, że ja nie postuluję żadnej kapitulacji i samorozbrojenia, wręcz przeciwnie. Ja postuluję wzmocnienie państwa przy jednoczesnym zabieganiu o zachowanie neutralności, przy jednoczesnym zabieganiu o to, żeby Polska nie została wepchnięta do wojny światowej w pierwszym szeregu. Z kim to robić? Już powiedziałem wyżej, przede wszystkim robić to z Białorusią. Przede wszystkim robić to z Białorusią. I gdyby to było w mojej mocy, to polski minister spraw zagranicznych taką miałby misję do Mińska, żeby tam proponować nic więcej ponad deklarację. Deklarację, że zgodnie Polska i Białoruś deklarują, że nie mają wobec nikogo żadnych roszczeń terytorialnych, ani też nie widzą na horyzoncie żadnych spraw, które musiałyby być rozstrzygane w trybie starcia z użyciem broni palnej, siecznej czy elektronicznej. Prawda? Nie ma powodów do wojny i Polska powinna to bardzo wyraźnie zadeklarować. Sama Warszawa powinna to zrobić, ale jeśli pan mnie zapyta, z kim na spółkę chciałbym to robić, to chciałbym zobaczyć taką jednoczesną deklarację, którą składają tego samego wieczora lub w południe w telewizorze na cały świat transmitowanym prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej i Białorusi. Bardzo, bardzo bym o tym marzył. To byłaby piękna chwila. To wtedy byłby twardy orzech do zgryzienia, prawda? Gdyby wspólnie oba te państwa zadeklarowały, że żadnych wojsk obcych nie potrzebują na swoim terytorium i wprawdzie będą pilnować swojej suwerenności, strzec jak źrenicy oka, ale nie widzą żadnych spraw, które w trybie wojennym miałyby być dochodzone. Prawda? I teraz gdyby się, i to dotyczy tej kwestii i wszystkich innych, gdyby się ułożyło między Warszawą a Mińskiem,
Gdyby po prostu nastąpiła normalizacja stosunków, to wtedy cała talia jest w naszym ręku. To znaczy cała grupa wyszehradzka sama przychodzi do nas. Sama przychodzi do nas, bo przecież już to robi. Już premier Węgier publicznie wyrażał oczekiwanie, że Polska będzie pełniła rolę, która jej przynależy w tym regionie nie z tytułu jakichś megalomańskich roszczeń, tylko po prostu z tytułu naszego położenia, naszego gabarytu, że tak powiem, geopolitycznego. Mówił o tym wielokrotnie pan premier Węgier i inni Węgrzy, osoby publiczne. Mówił o tym sympatycznie pan prezydent Czech, prawda, w ostatnich miesiącach. Powiedział grzecznie, odwalcie się od Polski i to jest bardzo, zobaczcie, jak bardzo musi być źle, skoro nawet czeski prezydent uznaje za stosowne Polaków podpierać, prawda? Bo Czesi standardowo właśnie odgrywali tutaj rolę obcej agentury w Europie Środkowej, więc jeżeli oni widzą, że Polska tonie, bo trzeba ją podpierać, to znaczy, że dotarło do Czechów, że jak Polska zniknie, to cała Europa Środkowa traci jakiekolwiek widoki na suwerenność. Gdyby się ułożyło między Mińskiem a Warszawą, to ci biedni szowiniści litewscy piorunem doszliby do rozsądku i przestaliby prześladować Polaków u siebie, prawda? Polaków, którzy są u siebie, oni nie są u Litwinów. Ci Polacy są tam u siebie. Tak? Dłużej niż ci Litwini, którzy są dziedzicami tej szowinistycznej ideologii, która została wyuczona 100 lat temu przez nauczycieli kształconych na pruskim uniwersytecie w Królewcu, prawda? Bo skąd się wziął szowinizm litewski? To jest pruska inwestycja. To jest pruska inwestycja. Bismarck to rozumiał, że jeśli by, nie daj Boże, Polska kiedyś miała się odrodzić, to musi się odrodzić okrojona. I w związku z tym Prusacy urządzili kursy dla nauczycieli litewskiego w Królewcu. Tak postępują poważne państwa. Poważne państwo polskie na przykład bardzo by inwestowało w tradycje serbo-łużyckie. Tak? NRD puste, tam coraz mniej ludzi mieszka, a nie coraz więcej, w związku z tym sentyment, tradycje. Jeśli inwestować w słowiańszczyznę, to tę słowiańszczyznę, która sięga aż do źródłosłowo nazwy własnej Berlin, prawda? Berlin nie wywodzi się od tego niedźwiedzia, którego mają w herbie, bo się w jednym właśnie Niemcom kiedyś zdawało, że to jest Berlin od niedźwiedzia. To jest Berlin od tego samego rdzenia słownego, co bierwiono na przykład, czyli kawał drewna położony, żeby coś można było na bagnie budować, bo tam bagniska, bo tam rzeki, prawda? Cieki wodne różne. Więc słowiańszczyzna nie do Berlina sięgała, prawda? Ona sięgała za Łabę, prawda? Słowianie, połabscy Słowianie. Ja jestem z wielkim politowaniem dla tych wszystkich plemiennych Polaków, którzy chcieliby reaktywować Polskę jako pogańską słowiańszczyznę. Bo to są najczęściej, dlatego mówię o politowaniu, bo to są ludzie, którzy właśnie nie odrobili lekcji z historii i oni nie rozumieją, przed czym nas ratowało chrześcijaństwo 1000 lat temu. Ci plemienni Polacy, co to właśnie mają sentymenty w słowiańszczyźnie ulokowane, oni naprawdę tego w większości, jeśli o tym słyszeli, to uważają, że to jest katolska propaganda, ofiary z ludzi i niewolnictwo, prawda? Niewolnictwo jako przemysł narodowy. Zresztą we wszystkich krajach słowiańszczyzny, rzeczywiście po prostu kacykowie, poprzednicy Mieszka i Chrobrego handlowali swoimi ludźmi, sprzedawali ich albo na niewolnika, albo na żołnierza, co na jedno wychodziło, bo żołnierz też sprzedawał się często na resztę życia się sprzedawał, prawda? Więc, no to daleka dygresja, ale tak trzeba by robić politykę polską. Trzeba by robić poważną politykę polską, a nie politykę polską wiszącą u klamki czy moskiewskiej, czy waszyngtońskiej. Bo taka polityka nas doprowadzi do anihilacji. Jeśli się nie mylę, jeśli jest tak, jak mi się zdaje, a zdaje mi się, że jest zmowa i jest zgoda międzynarodowa,
co do ostatecznego rozwiązania kwestii Europy Środkowej, przez nadanie jej postaci tego, postaci kondominium rosyjsko-niemieckiego pod żydowskim zarządem powierniczym, jeśli jest taka zmowa, no to to, co tutaj na nasz użytek właśnie w telewizorze opowiadają, to jest tylko strategic perception management. Tak. Idąc dalej tym topem rozumowania, zostajemy w tej Unii Nieszczęsnej, czy wychodzimy? I to już w ogóle nie ma takiej kwestii, prawda? Jasna sprawa, że trzeba by natychmiast wszcząć... Związek Europy Centralnej? Trzeba... On się sam zrobi, ten Związek Europy Centralnej. Tylko trzeba, proszę Państwa, nie można budować żadnych konstrukcji, ani w życiu realnym, prywatnym, ani w geopolityce oddachu nie można budować, prawda? Bo to są wtedy, to są jakieś wielkie idee, wielkie projekty. I to masoneria się specjalizuje w takich wielkich projektach. My od dołu, bo my musimy się obracać w świecie realnym, a nie wymyślonym przez jakiś z piekła rodem inżynierów społecznych. Świat realny jest właśnie taki, że jest przeciwko polskiej racji stanu to, żeby na granicy polsko-białoruskiej była żelazna kurtyna. Co jest zgodne z polską racją stanu? To, żeby jeden kupił, a drugi sprzedał. Bo jak jeden kupi, drugi sprzeda, to siądą i coś wypiją. Jak wypiją, to porozmawiają, to sobie niepodeżną gardę przez jakiś czas przynajmniej, prawda? Są dwie rzeczy, które ludzi cywilizują, ale tak realnie i trwale. Dwie rzeczy. Wspólna modlitwa i handel. I handel. To są rzeczy, które ludzi hamują. Zakładają jakiś kaganiec na nasze resentymenty. Wiadomo, że ludzie nawzajem dla siebie są nieznośni. I tylko nadzieja zbawienia wiecznego i doczesnego dobrego interesu. Te dwie nadzieje są w stanie wyhamować energię złą. Energię, jak to się mówi, prawda, bo w świecie nowomowym tę złą energię mogą wyhamować właśnie. Wspólna modlitwa i wspólne interesy. I jak mówię, wskazuje ten kierunek białoruski, to niech nikt nie myśli, że ja tutaj kogoś chcę namawiać na przykład na jakieś słowiańskie sentymenty. Owszem, mnie to bardzo bawi, że nauka stwierdza, że genotyp Białorusina jest najbardziej zbliżony do genotypu jakiegoś uśrednionego Polaka. No tak, no jasna sprawa, bo to jest ten sam dobry materiał genetyczny, który tam pan Kmicic, prawda, z kolegami hojnie nim szafował, więc to jest ten sam materiał genetyczny i to są nasi ludzie, dzieci tej samej Rzeczypospolitej. Jeżeli ktoś się wynosi nad innych, to niech, jeśli ktoś mówi, że tam Sowiet jest, a u nas nie ma Sowietu, tak? A Polacy kogo sobie wybrali na prezydenta? No wybrali sobie Kwaśniewskiego, Białorusini wybrali Łukaszenkę, tak? Dla jednych i drugich notabene ktoś inny wybrał tych prezydentów, to nie oni sami wybrali. No tylko, że różnica jest taka, że się Białorusinom poszczęściło, bo nas Kwaśniewski z kolegami równo, prawda, sprzedał wszystko, co było do sprzedania, a teraz jeszcze wytłumaczył pani prezydent Tajwanu, że Polacy muszą zapłacić za zbrodnie na Żydach. Słyszeliście państwo, że nowa pani prezydent Tajwanu już wie, że Polacy muszą zapłacić za zbrodnie na Żydach. Więc zapomnijcie o jakimkolwiek dialogu polsko-żydowskim, bo tutaj żadne fakty nie mają żadnego znaczenia i to w ogóle nie o to chodzi, prawda? Trzeba mieć własne państwo. Namawiając zatem na otwarcie oczu na kierunek Białoruś, ja nie namawiam na sentymenty, tylko właśnie namawiam na realpolitik. I bo jest też taka szkoła, niemądra szkoła, wśród polskich kompletnie już zrozpaczonych patriotów, niektórych, tych plemiennych, narodowców różnych, że oni widzą ratunek dla Polski w tej słynnej właśnie reaktywacji słowiańszczyzny. I chcą z tym towarem, czy po ten towar chcą jechać do Moskwy. Otóż ja ogłaszam, że owszem, trzeba jechać do Moskwy, bo po prostu z wszystkimi trzeba odrestaurować kontakty, ale do Moskwy należy jechać przez Mińsk. Droga dla polskiego państwowca do Moskwy tylko przez Mińsk powinna prowadzić.
Wiecie Państwo, kilkanaście lat temu chyba lider aktualny jedynie słusznej opozycji powiedział, że on problem białoruski załatwiłby od ręki, bo pojechałby do Moskwy i tam by wszystko umówił. Prawda? Ja parafrazuję, oczywiście nie padły dokładnie takie słowa, ale taka myśl lotna została wyartykułowana. Więc to nie jest polska polityka. To jest polityka postawiona właśnie na głowę, na jakimś z jednej strony resentymencie, a z drugiej strony jakimś marzycielstwie. Nikt nie będzie, Moskwa to jest właśnie poważny zamordyzm, poważny. I żeby poważni zamordyści, dziedzice Imperium Sowieckiego, prawda, wychowankowie zbrodniczych organizacji, żeby oni z nami rozmawiali jak równy z równym, jak gangster z gangsterem, to my musimy naprawdę właśnie poważną politykę prowadzić i każdy na świecie to widzi gołym okiem, że Polska, która jest ślepa na te... Już to wyżej powiedziałem, może nie okno możliwości, ale lufcik możliwości, jaki stanowi dla polskiej geopolityki Białoruś, no to każdy w świecie widzi, że Polacy, którzy to zaniedbują, są niepoważni, są po prostu głupi. Głupi, bo nie robią tej jednej rzeczy, która w sposób oczywisty się nasuwa. Ja mam jeszcze pytanie, czy na temat Białorusi. Był pan tam może kiedyś? Tak, jest, bo ja rozmawiałem z Igorem Bliszczukiem, generałem z Bosławka Szkiego, szybki, no to mi tylko szykarze, bo mówi, że was telewizja przekłamuje, no więc ja się z nim zbierałem, nie? Że na Białorusi nie jest tak źle, jak się pokazuje, a samochody mamy lepsze, nie? No to tak tylko żartuje, nie? Ale rzeczywiście, wie pan, że oni produkują takie największe na świecie ciężarówki, które jeżdżą w amerykańskich kopalniach odkrywkowo. Oni produkują taką elektronikę, aparaturę diagnostyczną, medyczną, która się sprzedaje na cały świat. Także oni, co jest zabawne, na stronie internetowej chowają to głęboko, te informacje, że adres tej firmy jest miński, bo pewnie słabiej by im to szło. Ale sprzedają takie rzeczy. Ja wiem, że armia białoruska jest zintegrowana operacyjnie z Armią Czerwoną. Ja to wiem, świetnie, ale to nie ma nic do rzeczy. To znaczy właśnie trzeba sobie powiedzieć. Trzeba na to spojrzeć. Ruch bezwizowy z okręgiem królewieckim i żelazna kurtyna na granicy białoruskiej. Absolutnie. Tak jest. Czy obecny kryzys imigracyjny uważa pan tylko za podwórną akcję dywersyjną, czy też również za realne zagrożenie samo w sobie? Czyli czy grozi nam graniczenie z jakimś zachodnioeuropejskim, berlińskim, na przykład kalifatem? Jeszcze na szybko drugie pytanie, jeśli pan pozwoli. Czy odradza pan, czy też zachęca pan wizytę na Światowych Dniach Młodzieży? No proszę pana. Co do tego drugiego, krótka sprawa. Oczywiście, że gdyby to ode mnie zależało, odwołałbym tę imprezę. Dlatego, że państwo polskie, jakie ma środki, żeby grać w takiego pokerka? Trzulerami, tak? Mając same blotki. Same blotki mamy. Trzeba, żeby polscy mężowie stanu stanęli na oczach kamer, tak? I do mikrofonów jak najbliżej zgromadzonych, żeby to wyraźnie powiedzieć, żeby powiedzieli, jak jest. Gramy z szulerami. Mamy w ręku wyżej ósemek, nic nie mamy, tak? I chcą od nas, żebyśmy szli na jakąś wojnę, chcą od nas, żebyśmy tutaj godnie reprezentowali. Trzeba powiedzieć pas. My nie mamy z nikim kosy, niczego od nikogo nie chcemy. Nie będziemy dochodzić niczego inaczej niż środkami dyplomatycznymi, a mamy jak dochodzić, bo właśnie trzeba tylko też sięgać po te środki dyplomatyczne. Ale żeby sięgać po jakieś środki dyplomatyczne, to najpierw trzeba odwołać Ryszarda Schneffa z Waszyngtonu. A pomimo dobrych zmian, prawda, przez pół roku go nie można odwołać i trzeba się przeczytać, że on nie będzie odwołany, prawda? No to jest manifestacja, to jest na cały świat komunikat. Nie bójcie się Warszawy, bo Warszawa nawet nie rości sobie pretensji do suwerenności na terenie własnych placówek dyplomatycznych, prawda? To co dopiero w polityce globalnej. Tak, oczywiście jest niewątpliwie co... Dlaczego mówię niewątpliwie? Bo ja nie wiem, co się stanie, prawda? Nie wiem. Pan Bóg wie, co się stanie. Ja tylko oznajmiam, że widzę takie scenariusze w opracowaniu. I nawet już pewnie dalej niż w opracowaniu.
Jeśli chodzi o Światowe Dni Młodzieży, to ja typuję, to znaczy uważam, że funkcjonariusze, którzy mają właśnie tam taki desk w swojej bezpiece, jednej, drugiej, piątej i opracowują to zagadnienie. I my nie wiemy, czy zostanie ten scenariusz skierowany do realizacji. To tak jak Wehrmacht nie wie do wieczora 31 sierpnia. Oni nie wiedzą, czy to znowu będzie odwołane, czy nie będzie, czy jednak idziemy, prawda? Wojsko, jak wychodzi z koszar, nie wie, czy wychodzi na manewry, czy wychodzi na trzecią wojnę światową. I tak ma być. Wojsko ma wyjechać, prawda? Niezależnie od tego, nie wnikając w to, jakie motywacje rozkazodawcy. Więc nie wiem, co będzie, nie wiem, co odwołają, co skierują do realizacji. Mamy przykłady, widzicie Państwo, w 2012 roku. Nie myliłem się, wskazując palcem, że jest scenariusz wojny perskiej, to znaczy, że Amerykanie z Izraelczykami szykują bombardowanie Teheranu. Bo już w 2013 roku o tym pisano zupełnie otwarcie. Ja zaś wróżyłem z fusów, to znaczy z powierzchni gazet. To znaczy zobaczyłem okładkę nowego państwa w Polsce z prezydentem Iranu Ahmadinejadem w mundurze SS-mana z pytaniem dramatycznym, czy Iran podpali świat, i wywnioskowałem z tego, że jest wojna. Bo jeżeli tak prostacka propaganda jest kierowana do druku, to znaczy, że są ostatnie tygodnie przed zapadnięciem decyzji, czy lecimy, bombardujemy, czy nie, prawda? Scenariusz więc był, nie został skierowany do realizacji, zmieniło się. I teraz Iran jest właśnie wiarygodnym partnerem. Zatem jeszcze raz powtórzę, ja nie prorokuję tutaj, prawda? Tylko mówię, są scenariusze. Otóż, jaki jest scenariusz? Jest scenariusz o ataku reżimów islamskich. No to w styczniu w Moskwie powiedział, jak jeden scenariusz nam wyrecytował pan Moshe Kanton, prezes Europejskiego Kongresu Żydowskiego. Odwiedził pana Putina razem ze swoją ekipą i powiedział Putinowi, że Żydzi w Europie Zachodniej nie czują się bezpiecznie, że w ogóle sytuacja Żydów jest najgorsza od czasu II wojny światowej i tak dalej. Na co Putin powiedział, to przyjeżdżajcie do nas. Z czego ja wnioskuję, diagnozuję, że niniejszym Żydzi nominowali Putina do roli swojego protektora. I Putin tę rolę przyjmuje. Podejmie się być obrońcą Żydów na kontynencie europejskim. To jest oczywiście, tutaj nie ma mowy o szczerości z jednej czy z drugiej strony, prawda? To tylko są takie, przyjmuje się taką konwencję. Ale pan Moshe Kantor w Moskwie powiedział jeszcze coś bardzo ważnego. On powiedział, czego Żydzi mianowicie się mogą lękać. Oni się mogą lękać, bo rezuni islamscy w Mosulu weszli w posiadanie większej ilości materiałów rozszczepialnych i już przygotowali brudną bombę. Brudna bomba to nie jest bomba atomowa, tylko to jest właśnie ten materiał rozszczepialny, który Amerykanie od nas ze świerka wywieźli na Syberię. I to się opakowuje w to ładunek konwencjonalny, który po prostu się rozrywa i roznosi takie paskudztwo, skażenie szerzy na takim obszarze, jaki może być, że tak powiem, pokryty przez zasięg takiej konwencjonalnej eksplozji. Więc pan Kantor powiedział, że oni mają tę brudną bombę i oni niechybnie jej użyją. I o brudnej bombie, zobaczcie Państwo w internecie hasło Dirty Bomb, bardzo obfity materiał, dorobek publicystyki ostatniego kwartału. Bardzo dużo publicystów o brudnej bombie zdążyło napisać. Czyli to jest jeden scenariusz na giełdzie. Drugi scenariusz to jest broń chemiczna. O broni chemicznej też bardzo dużo można przeczytać. O tym, że zagrażają rezumie islamscy, że na pewno, że teraz użyją broni chemicznej. I wiecie Państwo, w grudniu mieliśmy manewry takie przeciwchemiczne w metrze warszawskim. Scenariusz manewru był taki, że terroryści zaatakowali metro warszawskie. A ja się doczytałem, że na manewry Anaconda, na które przyjechać ma do nas w czerwcu kilkanaście tysięcy żołnierzy amerykańskich, między innymi jest desygnowany do udziału w tych manewrach jakaś część brygady wsparcia manewrowego Gwardii Narodowej z Illinois,
która to brygada ma w swoim składzie dwa bataliony chemiczne. Dwa bataliony chemiczne z Illinois przyjadą do Polski w czerwcu na manewry Anakowe. A w grudniu w metrze warszawskim ćwiczono atak chemiczny. A przez kwartał publicyści z jednej i z drugiej strony globusa przygotowują świat na zagrożenie atakiem chemicznym. Gdyby to ode mnie zależało, to i gdybym nawet już nie mógł odwołać tych manewrów Anakonda, to przynajmniej zrobiłbym wszystko, żeby znalazł się przynajmniej jeden taki celnik i taki strażnik graniczny, którzy by się nie zawahali sprawdzić zawartości kufrów tych miłych gwardzistów narodowych z Illinois, którzy tutaj przyjadą. Bo może oni sami nie wiedzą, co wiozą w tych kufrach. Bo wiecie Państwo, w wojsku to tak jest, że żołnierz może nie wiedzieć, co ma na pace w ciężarówce, tylko ma papier, glej, jedź tam i tam, wypakuj to i to i nawet nie zaglądaj do środka, prawda? A może oni będą mieli taki rozkaz, żeby tutaj coś przywieźć? A potem ktoś inny, z zupełnie innych służb, będzie mógł tę paczkę podjąć i na przykład wstawić do tego kubła na śmieci w obozie oświęcimskim, który wytypowali ci ludzie, co się tu przewieźli cztery razy z panem premierem Cameronem. I zwiedzali Oświęcim między innymi. Ja stawiam na Oświęcim. Stawiam, że Oświęcim jest celem. Obóz niemiecki, narodowych socjalistów, obóz w Oświęcimiu, Brzeźnice. Uważam, że to musi być cel brany pod uwagę. Z różnych względów. No, to, że tam właśnie papież Franciszek ma przyjechać, to jest dobry pretekst, ale względy są takie, że religia Holokaustu może nie znieść dłużej dociekań różnych rewizjonistów przebrzydłych, na przykład irańskich, którzy parę lat temu bezczelnie ośmielili się wystąpić z takim projektem badawczym, że oni chcą przyjechać do Oświęcimia i coś badać. I na szczęście pryncypialny dyrektor Muzeum Oświęcimskiego, pan Cybiński, powiedział, że Irańczyków nie puści, bo jest wolność badań naukowych, ale co za dużo, to niezdrowo i Irańczycy nie będą badać Oświęcimia, prawda? Nie będą tu bezczelnie przyjeżdżać i pobierać, dajmy na to, próbek tynku z tych komór gazowych, które, jak powiedział pan kierownik tego muzeum pod koniec lat 80. jednemu Żydowi, młodemu, który z kamerą do niego przyjechał i taki wywiad nagrał z panem dyrektorem Piperem i pan dyrektor Piper, szef tego, to się, nie wiem, czy to się nazywa działem naukowym, naukowo-historycznym w Muzeum Oświęcimskim, pan dyrektor Piper jest tym człowiekiem, który dokonał reewaluacji strat ofiar Oświęcimia. To znaczy on oficjalnie w swojej publikacji zakomunikował na przełomie lat 80. i 90., że już nie 4, nie 2 miliony, tylko 1 100 000. Co wiązało się z tym, że parę lat wcześniej Sowieci w Moskwie francuskiemu badaczowi po raz pierwszy udostępnili księgi obozu oświęcimskiego. I tam znaleziono chyba blisko 100 tysięcy zapisanych nazwisk w tych księgach obozu oświęcimskiego, no ale jak powiedział podobno ktoś na Radzie Muzeum Oświęcimskiego, no ale mniej niż 1 000 000 to nie może być i w związku z tym stanęło na 1 100 000. To ostatnie to pogłoska, która do mnie dotarła, to ale mniej niż 1 000 000 nie może być, prawda? To pogłoska. Natomiast co do pana Pipera, co do tego wywiadu, to Państwo to możecie zobaczyć w internecie, że pan Piper mówi w tym wywiadzie, że ta komora gazowa, którą tam pokazujemy, to jest rekonstrukcja. Czy jak Państwo byliście na wycieczce w Oświęcimiu i ze ściśniętym gardłem przechodziliście przez tę komorę gazową, to ktoś Wam powiedział, że to jest rekonstrukcja powojenna? Nie, mnie też nie, prawda? Dlatego z zainteresowaniem obejrzałem ten wywiad, który też Państwu polecam. Otóż to są rzeczy do tego stopnia bulwersujące, że z wszystkich tych względów przypuszczam, że dla spójności i trwałości religii Holokaustu lepiej by było, gdyby w tym miejscu jacyś źli rezuni islamscy zrobili wielki lej po brudnej bombie na przykład w tym miejscu, prawda? I wtedy już ta wersja historii podyktowana przez zwycięzców II wojny światowej, przez zbrodniarzy wojennych Stalina i Roosevelta, i Churchilla, ta wersja historii byłaby już zabetonowana na wieki. Już nikt by tego, nawet jak przyjedzie, no to cóż tam można zbadać, prawda? Jeżeli źli rezuni islamscy zniszczyli to muzeum. Więc ja to podkreślam, że ja oczywiście nikomu nie życzę czegoś takiego. I generalnie wzywam Państwa do tego, żebyście się modlili o to, żeby żaden z tych scenariuszy z jakichś względów nie został skierowany do realizacji.
Tym niemniej sądzę, że takie rzeczy są, są w opracowaniu. One są w opracowaniu, gdyż mamy do czynienia z ludźmi, którzy zrobili na przykład 11 września 2001 roku. Mamy do czynienia z ludźmi, którzy mają taką wizję, są tak pomysłowi i mają taką egzekutywę, są w stanie swoje wizje przekuć w czyn. 11 września 2001 roku. To jest fascynujące, prawda? Większość Amerykanów do dzisiaj wierzy, że rzeczywiście jakiś samolot wleciał w Pentagon. Choć nie wleciał. Większość Amerykanów, większość dalej w to wierzy. Dalej, proszę pana, w to wierzy. Tak, nie wszyscy, ale ci, co nie wierzą, to jakoś system sobie z nimi też radzi. Prawda? Oni w internecie pogawędzą, ale to nie będzie w głównych wiadomościach. Większość Amerykanów może nawet widziała, że siódma wieża World Trade Center zawaliła się tak jak dwie pierwsze, mimo że żaden samolot nie uderzył, ale jakoś dalej kupują te wersje przez rząd federalny, sprzedawane. Trzeba więc zdawać sobie sprawę z tego, że mamy z ludźmi takimi do czynienia, którzy potrafią po pierwsze przeprowadzić taką akcję, a potem jeszcze dopilnować przez kilkanaście lat, żeby podana przez nich do wierzenia wersja dalej była reprodukowana w rocznicowych programach telewizji. No. Czyli z tych wszystkich względów ogłoszenie neutralności przez Polskę jest sprawą najpilniejszą. To jest najpilniejsze. Wyraźnie to zadeklarować. Nikogo niczego nie chcemy i bardzo prosimy nie wjeżdżać do nas ani z żadną brudną bombą, ani z żadnymi manewrami Anakonda. Dlatego, że nie wiemy, jaki związek będzie miało jedno z drugim. Jakieś jeszcze pytanie padło? Czy już na wszystkie odpowiedziałem, także te nie zadałem? To znaczy, zadałem jeszcze pierwsze pytanie, czy kryzys migracyjny w Europie ma zagrożenie samo w sobie? Ale rzeczywiście, to znaczy, wie pan, no, zagrożenie samo w sobie jest, jak zostają uruchomione masy dzikich ludzi, którzy po prostu, cóż, no, nie spełniają standardów, prawda? Nie spełniają standardów cywilizacyjnych, to jest zagrożenie. Jak ktoś wypuści panu na jezdnię mnóstwo ludzi, którzy nie rozpoznają światła czerwonego i zielonego i generalnie nie wiedzą, która rączka jest prawa, a która lewa i nie chcą tego wiedzieć i robią swoją religię z tego, żeby nie uznawać tego, że jedna rączka jest prawa, a druga lewa, to jest z tego powszechne niebezpieczeństwo. Tym niemniej być może żaden z tych ludzi tego nie wymyślił, prawda, tylko został wypuszczony. Tak jest. Teraz jeszcze pytanie osobiste. Pan już strzelał, a kolega jeszcze nie strzelał. Dzień dobry. Nie mam takie pytanie. Czy uważa pan, że jest po zmianie władzy okazja, żeby zbadać jeszcze raz sprawę jedwabnego? Bo no, wiadomo, elity żydowskie sobie postawiły jako główny cel, żeby Polskę niszczyć na arenie międzynarodowej wśród opinii publicznej. I to była okazja, żeby im wyjść onem z ręki i zbadać tę sprawę naprawdę. Proszę pana, bardzo bym chciał, żeby ta oczywista oczywistość, którą pan tutaj komunikuje, żeby ona była równie oczywista dla wszystkich, którzy mają i kiedykolwiek mieć będą władzę w Polsce. Jasna sprawa, to powinno być zrobione. I nawet uznałem to za tak ważne, żeby to włączyć do telegraficznego skrótu mojego programu, mojej kampanii politycznej ubiegłego sezonu. Mówiłem, że gdyby to ode mnie zależało, to doprowadziłbym do wznowienia ekshumacji jedwabnej. Ale problem ma pan teraz taki, że u władzy są ludzie, którzy przedstawiają jako erzac, protezę programu, hasło realizacji testamentu świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. No i jeżeli ma być realizowany testament świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, testament, którego nikt nie widział, ale możemy się domyślać, możemy się dorozumiewać, co by było w tym testamencie, prawda? No to przecież właśnie podpisem tego wówczas wysokiego urzędnika państwowego, ministra sprawiedliwości, pełniącego wówczas także funkcję prokuratora generalnego, ekshumacja w Jedwabnem została wstrzymana. No i to był na pewno duży problem. To byłby duży problem. Ale jasna rzecz, że gdyby było państwo polskie, no to natychmiast. To natychmiast. No bo co? Bo została dokonana zbrodnia i żadne państwo, żadna władza
nie może, nie powinna tolerować takiego stanu wołającego o pomstę do nieba, że wiemy, że zbrodnia była, wiemy, że w tym konkretnym miejscu spoczywają się i dowody tej zbrodni pierwszorzędne i nic nie robimy, żeby te zbrodnie wyjaśnić. Tego żaden psychika żadnego normalnego policjanta nie powinna znosić, a co dopiero poważnego państwowca. Państwo, nie zauważa się, że był Oświęcim Brzezinka i że tam najpierw Polacy ginęli. Na całym świecie się o tym nie mówi, nie to raz. Druga sprawa, czy po Państwowej Komisji Wyborczej, po tej okupacji, ma Pan jeszcze jakieś tam sprawy w sądzie, czy już przeszedł? A ma. Tak, i trzecie, jak Pan tą dobrą zmianę w miarę Pan dobrze ocenia, widzę, tak? Trzeba to docenić. Proszę Pana, no, no co? Z tym Oświęcimiem to jest jeszcze dużo, niż Pan myśli. Jeden z naszych rodaków w Kalifornii parę lat temu przeprowadził taki sondaż na grupie niewątpliwie niereprezentacyjnej. Tym niemniej postarał się zadać pytanie młodzieży kalifornijskiej, jakiej narodowości byli naziści. I uzyskał jasną odpowiedź, nie wiem, chyba 9 na 10, że Polacy. Że Polacy, prawda? Naziści to Polacy. No bo wszyscy oglądali m.in. film Stevena Spielberga, w którym w tymże Oświęcimiu Brzezince SS-mani nawołują się po polsku, no to prawda, już nie ma mowy o żadnych Niemcach. Niemcy wyprodukowali szereg wysokobudżetowych filmów o tym, że byli pierwszym narodem napadniętym przez nazistów i te filmy bardzo dobrze idą, prawda? Więc Polacy. W Sądzie Najwyższym została złożona kasacja przez prokuraturę. Prokuratura odwołuje się w ten sposób od wyroku, to znaczy dąży do zmiany bądź unieważnienia wyroku, który został na mnie wydany w drugiej instancji latem 2015. Kolejność zdarzeń była taka, że przyprowadzony przed oblicze Wysokiego Sądu jeszcze z aresztu i następnie skazany w pierwszej instancji za zakłócenie miru domowego w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej na grzywnę. Tej grzywny nie zapłaciłem i latem 2015 doczekałem się zmiany tego wyroku na uniewinniający przez sąd apelacyjny. I otóż prokuratura późną jesienią czy w zimie uznała za stosowne złożyć kasację tego wyroku, bo taka jest ścieżka. Pierwsza instancja, druga i Sąd Najwyższy. No i leży ta kasacja w Sądzie Najwyższym, czyli prokuratura, rozumiem, uznaje, że ja jednak ten mir domowy naruszyłem i że to obraża poczucie sprawiedliwości, żebym ja nie ukarał za to przestępstwo chodził. A jak Pan może słyszał, inni moi towarzysze z tamtej akcji niezapomnianej, tamtego jesiennego wieczora, nie mieli w drugiej instancji takiego szczęścia, gdyż zostali, to było chyba kilkanaście dni wcześniej, zostali w drugiej instancji skazani, to znaczy sąd apelacyjny przyklepał ten wyrok skazujący. I otóż jeden z kolegów, Rafał Nosakowski, doczekał się nawet wezwania do więzienia, gdyż nie uiściwszy grzywny, doczekał się zamiany kary grzywny na karę bezwzględnego pozbawienia wolności i właśnie ciągle czekamy na wiadomość, czy aktualne władze, które tylu dobrych zmian dokonują, dokonają i tej drobnej, małej zmiany, tak? A ja czekam na wiadomość Sądu Najwyższego, czy Sąd Najwyższy będzie rozpatrywał w ogóle te kasacje, bo Sąd Najwyższy ma dwie opcje, to znaczy może to albo wyrzucić do kosza na śmieci, albo też wezwać mnie przed swoje oblicze i przeprowadzić tam postępowanie. Już brałem udział w takich postępowaniach w różnych innych sprawach. Natomiast parę tygodni temu dostałem wiadomość, że co to było? Aha, że sąd nie będzie jednak rozpatrywał, nie będzie mnie sądził sąd,
nie przyjmuje ostatecznie po namyśle aktu oskarżenia przygotowanego przez prokuraturę w sprawie naruszenia miru domowego i napaści na policjanta na służbie na cmentarzu powązkowskim. Miałem się tego rzekomo dopuścić przed laty już. I wyobraźcie sobie Państwo, to tak wisiało przez lata, od 2012 roku. Wisiało sobie tak. Wisiało, prawda? Ten akt oskarżenia. I teraz wreszcie jakiś sędzia tam przejrzał na oczy i powiedział, że tego nie będzie rozpoznawał. I to jest dobra dla mnie wiadomość. Po tych dobrych wiadomościach jednakowoż nie należy z tego wyciągnąć zbyt daleko idących wniosków. I jaka trzecia kwestia była? No jaką dobrą zmianę zrobić? Proszę Pana, mówię z wielką powagą. Módlmy się, aby ten rząd, ta władza, ten układ władzy aktualny, warszawski, nie został obalony przez obóz zdrady narodowej i zewnętrzną interwencję. To znaczy módlmy się, żeby po prostu tak się nie stało, żeby nam zagranica i Targowica, żeby nam zmieniały premierów i prezydentów, prawda? Do tego, to nie powinno się Polakom podobać. Sami ten rząd zmienimy, prawda? Jak będziemy chcieli, to go momentalnie, piorunem go zmienimy, ale nie dopuśćmy do tego, żeby zmieniała nam go zagranica i obóz zdrady narodowej. I jednocześnie módlmy się za tych, którzy dzisiaj stoją na narodu czele, żeby nie odegrali roli żyrantów obcych roszczeń wobec Polski. O to się mówi, bo to jest rola temu rządowi przeznaczona. Być może taki w ogóle był scenariusz. Być może po to został dopuszczony do władzy obóz patriotyczny, żeby to on właśnie podżyrował żydowskie roszczenia wobec Polski i poprowadził Polaków na ostatnią wojnę, z której już nie wrócił. Prawda? Być może takie były oczekiwania. Być może z myślą o tym do amerykańskiej ambasady przy ulicy Pięknej w Warszawie wysłano w 2014 roku kilku nowych sekretarzy prasowych, którzy być może właśnie taką dobrą zmianę nam przygotowywali. Może tak to było. Nie dopuśćmy do tego, żeby nam zagranica wybierała premierów i prezydentów i nie dopuśćmy do tego, żeby nasi premierzy i prezydenci z tajemniczymi minami mówili nam później przez lata, że były naciski i musieli podpisać jakiś nowy traktat lizboński. Także delikatna sprawa, prawda? Delikatna sprawa. Z jednej strony zbroić się, a nie pójść na wojnę i nie ulec prowokacji. Z drugiej strony nie dopuścić do przewrotu wewnętrznego i roszady dokonywanej przez obcych, ale nie podchodzić do tego rządu tak bezkrytycznie, żeby się aż nie martwić o to, że on wprowadza prawo legalizujące działanie obcych armii na naszym terytorium, że utrzymuje w mocy prawo legalizujące działanie obcych służb na naszym terytorium. To są rzeczy straszne. To jest, proszę Państwa, moim zdaniem to jest po prostu ocieranie się o granice zdrady. To jest ocieranie się o granice zdrady, utrzymywanie w mocy takich praw i pisanie nowych. Więc módlmy się za tych, którzy dzisiaj tak pięknie przemawiali, na przykład w Poznaniu, którzy się tak pięknie modlili w Gnieźnie, żeby ich Pan Bóg raczył oświecić i żeby zawrócili z tej drogi, która prowadzi, w każdym razie ona prowadzi w nieznane. A ja mówię, nie wolno wystawiać Polski na takie ryzyko dzisiaj, żeby kontynuować grę w pokera z szulerami, mając w ręku nic w tej chwili, prawda? Bo nie wolno ryzykować. Właśnie grać w pokera to sobie można prywatnie. To tam można ryzykować to, co ma przy duszy. Natomiast nie wolno grać w pokera państwem polskim. Pan uważa, że ten obecny rząd jest przeszkodą dla tych imperialnych planów, czy... Ten rząd, proszę Pana, został być może po to właśnie dopuszczony do władzy, żeby spełnił te roszczenia, które wobec Polski są bezprawnie, bezzasadnie i bezczelnie wysuwane. Tym niemniej
Tym niemniej, no, być może nie będzie tego czynił tak szybko, jakby sobie inni życzyli. I wtedy zostanie zmieciony. Przez kogo zostanie zmieciony? No, przez obóz obrońców demokracji, których dofinansuje dodatkowo zasili ich kadry pani Wiktoria Nuland, która za 5 miliardów dolarów właśnie wspomogła demokrację na Ukrainie i była Ukraina, a teraz nie ma Ukrainy, to znaczy jest jakieś państwo w stanie dekompozycji daleko posuniętej. Pani Wiktoria Nuland powiedziała to parę lat temu. Amerykanie na wspieranie demokracji na Ukrainie wydali 5 miliardów dolarów. A ta sama pani Wiktoria Nuland, będąc przejazdem w Warszawie w styczniu, lutym, spotkała się między innymi z panem Ryszardem Petru, którego zaliczam do liderów obozu zdrady narodowej i do tej sitwy, która reprezentuje tutaj interesy lichwiarskie międzynarodowe. Prawda? Pan Petru zawodowo tym się zajmował w ekipie pana Leszka Balcerowicza, pracując przez lata, reprezentuje przecież właśnie interes lichwiarzy, reprezentuje interes tej strony, która umawiała się na kontrolowaną transformację Europy Środkowej, kontrolowaną tak, żeby zbrodniarzom komunistycznym nic się nie stało i żeby lichwiarzom nic się nie stało, żeby oni niczego nie stracili. To jest istota porozumienia Jaruzelski-Rockefeller z 1985 roku i to jest istota paktu Jaruzelski-Geremek z roku 1989. Tak, już wyczerpaliśmy tak, tematy na dzisiejszy wieczór. Bardzo Państwu dziękuję za cierpliwą obecność, bardzo dziękuję za cierpliwość w odbiorze.